Szkolenie zorganizowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich w tych trudnych bardzo czasach i bardzo dziękuję, że tak licznie się zdecydowaliście wziąć udział w szkoleniu, które dla was zorganizowaliśmy. Oddaję teraz głos prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, Natalio. Witam też państwa prelegentów, ale przede wszystkim bardzo wam dziękuję za to, że tak bardzo licznie wyraziliście zainteresowanie tematem, który przed nami, który tak naprawdę jest wspólnym wielkim wyzwaniem od strony logistycznej, prawnej, organizacyjnej, ale chyba przede wszystkim czysto ludzkiej. I za tą stronę czysto ludzką przede wszystkim wam bardzo dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że ten weekend był niezwykle trudny, zwłaszcza dla koleżanek i kolegów, którzy są na granicy. Zwłaszcza mam tutaj na myśli tą ścianę w województwie podkarpackim i lubelskim. Ale chcę wam też powiedzieć, że i z tego jestem bardzo dumny. Adwokatura zdała egzamin i gratuluję wam tego, gratuluję przede wszystkim wam tego, że tak licznie zainteresowaliście się tą tematyką, bo to gwarantuje, że ten egzamin będziemy skutecznie zdawać przez najbliższe tygodnie, a prawdopodobnie tej pracy będzie bardzo dużo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że tak bardzo licznie bierzecie udział w dzisiejszym szkoleniu. Dziękuję Natalii za inicjatywę zorganizowania tych szkoleń. To jest pierwsze z 12 szkoleń, które za chwilkę zostaną uruchomione. Oddaję głos państwu prelegentom, dziękując też za zaangażowanie i za to, że możemy czerpać z waszej wiedzy po to, a tu mówię tak absolutnie już za siebie, żeby cokolwiek w tej sprawie wiedzieć. Dziękuję serdecznie i życzę owocnego i dobrego szkolenia. Dziękuję bardzo. Przemku, to ja jeszcze zanim oddamy głos państwu prelegentom, też pozwolę sobie na kilka słów, chociaż nie chcę zajmować tego cennego czasu zbyt wiele. Bardzo dziękuję prezesowi i panu prezydentowi tutaj Naczelnej Radzie Adwokackiej za to, że zdecydowała się tak szybko i w zasadzie bez żadnych dłuższych problemów zorganizować tak dużo szkoleń dla państwa, bo zainteresowanie rzeczywiście wyrosło na szerokie oczekiwania. Bardzo dziękuję także za otwarcie tych szkoleń i udostępnienie wizji dla wszystkich, tylko dla członków samorządu adwokackiego. Oczywiście dziękuję naszym wspaniałym prelegentom, pani Mekłan Zjazwińskiej, panu Macynasowi Witko. Nie chcę tutaj już szczegółowo państwa sylwetykować, wszystkie informacje są w opisach zaproszeń na dzisiejsze szkolenie, ale muszę jeszcze kilka słów podziękowania, proszę państwa. Widzicie tu państwo panią mecenas Annę Wilińską-Zelek, członkinię Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Bez niej to w zasadzie byłoby nam bardzo trudno się dzisiaj spotkać i bez pomocy Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Dziękuję także mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram, głównej inicjatorce tego bloku szkoleniowego, a także dziękuję pani mecenas Monice Hornej-Cieś, takiej świetnej aplikantce pani Annie Repyć. I wszystkim pracownikom biura, bo to naprawdę logistycznie nie było proste wyzwanie. Uwierzcie mi państwo, życzę wam owocnego szkolenia. Dziękuję za wasze zaangażowanie i za to, że tutaj dzisiaj jesteście. I kilka kwestii organizacyjnych. Jak państwo widzicie, mamy spotkanie w trybie webinaru, co oznacza, że będą, my za chwilę się pewnie połączymy, będą widoczni państwo prelegenci i prezentacja. Jeśli będziecie państwo mieli pytania, to bardzo proszę, żebyśmy teraz już czatu nie używali w celach przywitania, chociaż jest to bardzo miłe, bo my tutaj z panią Natalią Zwilińską-Zelek będziemy starali się moderować komentarze i pytania od państwa, będziemy je na bieżąco spisywały. Szkolenie z informacji, które mam od prelegentów, jest podzielone na 3 bloki tematyczne. Po każdym z tych bloków zrobimy sobie maksymalnie 10 minut na to, żeby prelegenci na państwa pytania mogli odpowiedzieć. Jeżeli, bo nie spodziewajmy się cudu, proszę państwa, jest was ponad 600 osób już teraz, a maksymalnie możemy tutaj przyjąć 1000 osób. Może być tak, że nie będziemy w stanie dzisiaj wszystkich pytań przekazać prelegentom i nie będą oni w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale myślę, że będą uzyskać kolejnych spotkań. Tak jak powiedziała pani mecenas Wińska-Zelek, spotkanie jest nagrywane i zostanie udostępnione również w otwartym dostępie. Dziękujemy również za to państwu prelegentom z EPLS. Także już teraz nie przedłużając, oddaję głos pani mecenas Jaśmińskiej i mecenasowi Witko. A państwa proszę o zadawanie dalszych pytań podczas już na czacie. Szanowni państwo, bardzo nam miło, że szkolenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Podzieliliśmy się z mecenas Jaśmińską blokami tematycznymi. Będę miał uprzejmość zacząć
od ogólnych przesłanek dotyczących wjazdu do Polski. Następnie omówimy przepisy dotyczące ochrony międzynarodowej. Później spróbujemy omówić krótko, bo nie wiem, ile już nam zostanie wtedy czasu, w zarysie pewne kluczowe pobyty obywateli ukraińskich, którzy w Polsce się do nas przybywają, znajdują się i będą dalej przybywać. Włączam prezentację. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, Gosia, jak będziesz chciała coś dodać, to zapraszam, że znaleźliśmy się oczywiście w sytuacji nietypowej. W naszej historii ostatnio nie mieliśmy tak dużego napływu uchodźców czy osób, które uciekają z graniczącego terytorium przed wojną, z terytorium graniczącego bezpośrednio z Polską, ale temat jest złożony. Z mecenas Jaźwińską mam nadzieję, że nie skomplikujemy tutaj Państwu materii, ale ja pozwolę sobie zacząć od tego, że co do zasady państwo polskie od około 2015 roku prowadzi politykę nieprzyjmowania uchodźców. Teraz mamy do czynienia z pozytywnym wyjątkiem obywateli ukraińskich jako przybywających z państwa, na którym trwa konflikt zbrojny. Za takowych prawdopodobnie jest szansa, że będzie uznawało. Będziemy tu dla Państwa mieli trochę ciekawostek, także związanych z wcześniejszymi pobytami obywateli ukraińskich uciekających z Donbasu, Ługańska czy Krymu, którzy w Polsce ochrony międzynarodowej nie dostawali. Kolejna krótka, aczkolwiek kluczowa uwaga. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na wdrożenie przepisów. Słyszymy plotki, że trwają prace nad specustawą. Sprawdzaliśmy to w dniu dzisiejszym. Jeszcze informacji publicznej i oficjalnej żadnej na ten temat nie było, ale pewne plotki do nas docierają, jakie to mają być przepisy i założenia. Pojawiła się również dzisiaj informacja, że na poziomie unijnym pracuje się nad wdrożeniem, przyjęciem ochrony czasowej, o której powie Gosia Jaźwińska. Tym samym dzisiaj przedstawimy Państwu pewne rozwiązania w zarysie, ale one mogą być bardzo szybko nieaktualne, więc trzeba trzymać niestety rękę na pulsie. Będę miał przyjemność, pozwoliłem sobie tak naprawdę w dużym skrócie, jeżeli mielibyśmy określić, jakie przepisy są kluczowe, przydatne, to moglibyśmy dla Państwa zrobić prezentację w dwóch slajdach, ponieważ obecnie jest stosowany pewien mechanizm wyjątkowy co do zasady na polskich przejściach granicznych. Nie zacznę od niego, ale wkrótce go omówię, który umożliwia legalny pobyt z wyłączeniem, taki ekstraordynaryjny wjazd, z wyłączeniem stosowania standardowych przepisów. Trochę informacji praktycznych, nie wiem, czy wszyscy z Państwa to śledzą, ale co do zasady mamy miejsce obecnie z sytuacją, w której do Polski przyjeżdżają głównie kobiety, dzieci, a także obywatele państw trzecich posiadający różne formy pobytu na terytorium Ukrainy. Do Polski raczej nie przybywają już mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat. Ukraińska służba graniczna tych osób co do zasady do Polski nie wpuszcza. Są od tego pewne wyjątki. Zawarłem tutaj dla Państwa pewne przepisy wyciągnięte z ustawy ukraińskiej i są pewne grupy osób, które mogą próbować mimo wszystko do Polski wjechać, ale oczywiście po załatwieniu wśród tych mężczyzn w wieku 18-60 lat, ale oczywiście po załatwieniu formalności po stronie ukraińskiej. To jest tylko slajdy wrzucone dla Państwa jako ciekawostka, ponieważ do nas też już takie pytania trafiają, ale oczywiście jest to bardziej zadanie dla prawników ukraińskich, czy dla osób, które będą w stanie kontaktować się ze służbą ukraińską po ukraińskiej stronie granicy. Czasu nie mamy dużo, nie będę w sposób szczegółowy tych przepisów omawiał, podzielę się z Państwem prezentacją, więc mogą Państwo z tych informacji korzystać. Przyjąłem też założenie, że przygotuję te informacje w sposób dość obszerny. Pojawiają się także pytania dotyczące obywateli państw trzecich, o których wspomniałem, którzy przybywają na terytorium Ukrainy, mają legalny pobyt, w założeniu legalny pobyt. Co do zasady, mechanizmy, które tutaj będę omawiał, będą skupiały się, czy będziemy omawiać z mecenas Jaźwińską, ale głównie to jest mój temat.
będą skupiały się na obywatelach ukraińskich. Obywatele państw trzecich, co do zasady, są objęci przepisami, które kwalifikują wjazd ich stosowany wobec w związku z ich obywatelstwem, które posiadają. Specjalne rozwiązania czy zezwolenie, o którym tutaj będziemy mówili, na wjazd, jest stosowane przez polskie służby graniczne, także wobec obywateli państw trzecich. Ze swojej strony tutaj dodam zastrzeżenie, że jestem ciekawy, jak długo to będzie trwało, ale na razie tak jest. Jednak zasadą jest, że w przypadku wjazdu obywateli państw trzecich musimy weryfikować, jakiego państwa są to obywatele, czy istnieje wymóg wizowy, czy istnieje wymóg wjazdu na paszporcie, czy jest możliwość wjazdu na paszporcie biometrycznym i ruchu bezwizowym, czy na przykład w oparciu o inne dokumenty, na przykład dokumenty wizowe czy pobytowe z innych państw Unii. Kluczowe przepisy, które w większości przypadków nie są stosowane. Przy przekraczaniu granicy oczywiście niezbędny jest ważny dokument podróży oraz dokument umożliwiający wjazd i pobyt na terytorium. Co do zasady, cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski, w tym także obywatel Ukrainy, powinien uzasadnić także cel i warunki pobytu. To jest bardzo ogólna przesłanka i w przeszłości doświadczenie zawodowe podpowiadało nam, że zdarzały się przypadki, gdzie była ona nadużywana. W postępowaniach, na przykład dotyczących odmowy wjazdu, które też tutaj krótko omówimy, uzasadnienie celu i warunków pobytu jest jedną z przesłanek, które mogą stanowić podstawę decyzji o odmowie wjazdu. Straż Graniczna Polska twierdzi, wbrew wyrokom sądów administracyjnych, że nie wszystkie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie w procedurach odmowy wjazdu, więc temat podważania dowolnej często oceny uzasadnienia celu i warunków wjazdu bywał w przeszłości trudny. Na razie tutaj jednak nie mamy w przypadku obywateli przybywających z Ukrainy z tym do czynienia. Ponadto cudzoziemiec, krótko, co do zasady, powinien także okazać dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 30 tysięcy euro, a także środki finansowe pozwalające na pobyt i podróż powrotną do kraju pochodzenia. Przepisy regulują, jakie to powinny być kwoty, w zależności od długości pobytu. Nie będę też się to w tej chwili zagłębiał, pozostawiam to do przeczytania dla Państwa zainteresowanych później. Jeżeli chodzi o podróż powrotną i wykazanie środków, może to być bilet do kraju pochodzenia albo wykazanie odpowiednich środków, które tutaj są wskazane. W przypadku obywateli Ukrainy jest to 200 zł, ponieważ jest to państwo graniczące z Polską. Nawet w tym przypadku mamy wskazane w przepisach wyjątki, kiedy te środki należy liczyć w inny sposób. Są one mniejsze odpowiednio. Mamy także wskazanie, w jaki sposób można udokumentować te środki. Czek podróżny nigdy nie widziałem, nie jest to raczej stosowane. Zaświadczenie wysokości limitu na karcie kredytowej. Jest to mechanizm, który jest też dość istotny w przypadku pobytów czasowych, o których krótko powiemy później, ponieważ część przepisów dotyczących legalizacji pobytu odsyła do rozporządzenia, które reguluje wykazywanie tych środków finansowych. Więc tutaj ciekawostka, że zaświadczenia, jeżeli chodzi o limit na karcie kredytowej, to ono nie musi być wydane przez Bank Polski. To jest dość istotne w przypadku oczywiście obywateli państw trzecich. Jeżeli chodzi o wykazanie środków na rachunku bankowym, musi to już być bank mający siedzibę w Polsce lub w innym państwie Unii. Co do zasady środków tych, uznaje się, że wykazane jest posiadanie tych środków także w przypadku okazania na przykład karty pobytu, która jest dokumentem wydawanym do większości zezwoleń pobytowych w Polsce, pobytów czasowych, pobytu stałego, pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, pobytu humanitarnego, więc wtedy temat co do zasady mamy z głowy. W przypadku części wiz, posiadania części wiz również mamy domniemanie, że ten wymóg został spełniony. Gosia na pewno powie o ochronie międzynarodowej, ale przepisy często mówią o azylu, a także
o na przykład przepisach dotyczących statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, ochrony międzynarodowej. Są to różne rzeczy. Azyl w rozumieniu polskiego prawa jest instytucją odmienną niż ochrona międzynarodowa, status uchodźcy czy ochrona uzupełniająca. W przypadku, jeżeli chodzi o posiadanie ubezpieczenia, cudzoziemcy, którzy w Polsce posiadają pracę na przykład w związku z swoją sytuacją zawodową, są objęci ubezpieczeniem, również są zwolnieni z obowiązku wykazania tutaj ubezpieczenia. Przechodząc już bardziej do konkretów związanych z sytuacją faktyczną, która ma miejsce na granicy ukraińskiej, polskie władze dość sprawnie wprowadziły zmiany w rozporządzeniu dotyczącym ograniczenia w zakresie ruchu granicznego i zniosły ograniczenia na przejściach granicznych z Ukrainą. Nie ma już katalogu cudzoziemców uprawnionych do wjazdu na terytorium RP. Co do zasady uprawnieni są wszyscy przebywający, przekraczający, podejmujący próbę przekraczania przejść granicznych z Ukrainą. Zniesiono także rozporządzenie, które weszło w życie dnia 25 lutego, to są daty wejścia w życie tych rozporządzeń, obowiązek wykazania negatywnego testu na COVID, a także obowiązkowej kwarantanny. Dość wątek, który ciekawy bym powiedział, pojawia się w przestrzeni publicznej. Wprowadzono także ułatwienia umożliwiające przekraczanie granicy z psami, kotami, fretkami. Opiekunowie tych zwierząt nie muszą okazywać kompletu dokumentów weterynaryjnych. Przechodząc teraz do szczegółów związanych z tą sytuacją faktyczną. Co do zasady, to umawiałbym w przypadku obywateli ukraińskich najpierw zasady dotyczące wjazdu na ruchu bezwizowym, następnie na wizie krajowej, potem posiadanie zezwoleń, które są wymienione na prezentacji, a jako ciekawostkę wyłącznie wskazałbym na zezwolenia na wjazd ze względu na szczególne okoliczności, które wydaje komendant placówki Straży Granicznej. To był mechanizm, którego praktycznie stosowania nie znałem w przeszłości, poza nielicznymi incydentami. Tak bym to określił. Mechanizm ten został zastosowany także w przypadku części osób relokowanych z Afganistanu. Przepis ustawy o cudzoziemcach stanowi, że w przypadku co do kodeksu granicznego Schengen stanowi o tym, że komendant placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody komendanta głównego SG może zezwolić na wjazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 15 dni. Na początku wybuchu konfliktu pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje i deklaracje ze strony Straży Granicznej, że istnieje domniemanie, że komendant główny Straży Granicznej będzie taką zgodę dla komendantów placówek wyrażał, a będą oni następnie w sposób indywidualny oceniali okoliczności i wydawali zezwolenia na wjazd. Przepis kodeksu granicznego Schengen, do którego odsyła ustawa krajowa, przepis ustawy krajowej, wskazuje, że ten wjazd na terytorium 15 dni może się odbyć ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe. Cudzoziemcy, którym umożliwiono wjazd na podstawie takiego zezwolenia, otrzymują do paszportu wyłącznie stempel. Nie ma często w tym paszporcie wiz. Nie zawsze są to także paszporty biometryczne, które umożliwiają wjazd na ruchu bezwizowym. Co jest też dość istotne, przepis ustawy krajowej wskazuje, że w sprawie udzielenia tegoż zezwolenia nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Nie mamy tutaj nawet formalnie rozstrzygnięcia w formie decyzji, nie mamy postępowania, mamy stempel w paszporcie. Nie będę tutaj sprawy komplikował, mamy bardzo pozytywne działania ze strony władz, nie będziemy się tutaj zastanawiali, czy powinno to być prawo do skutecznego środka, czy jednak nie powinny tutaj być zapewnione pewne gwarancje proceduralne. Mam nadzieję, że nie będziemy się musieli z tym zmierzać w najbliższym czasie, zobaczymy. I teraz także dość istotna informacja, z uwagi na to, że nie mamy jeszcze specustawy, nie znamy szczegółów prac czy założeń przepisu, nad którymi pracuje nasza władza, opieramy się na komunikatach,
które pojawiają się na stronie rządowej. Na stronie rządowej pojawiają się takie informacje, między innymi, że cudzoziemcy, którzy wjechali na takim zezwoleniu, mają dostęp do polskiej służby zdrowia. Nie wiem, na założeniu mojej ocenie nie ma podstawy prawnej, która umożliwiałaby taki mechanizm. Ponadto pojawia się w przestrzeni publicznej informacja, także na tych w tych komunikatach, żeby cudzoziemcy nie martwili się, ponieważ ich pobyt zostanie przedłużony. Pewne przecieki wskazują na to, że jeżeli chodzi o dostęp do polskiej służby zdrowia, to w przypadku osób, które skorzystają z takich świadczeń, będzie założona refundacja dla cudzoziemców, którzy wjechali od dnia 24 lutego do Polski. Nie wiem, czy ten katalog będzie rozszerzony, nie znamy szczegółów tych instrumentów. Co także istotne, te osoby, które wjeżdżają na takim zezwoleniu, nie są formalnie osobami, które są w procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej, nie są osobami, które są w procedurze udzielenia azylu. Są to migranci, którzy wjechali na podstawie szczególnego zezwolenia wynikającego z kodeksu Schengen, ale nie są to azylanci, nie są to jeszcze formalnie, tym bardziej uchodźcy. Mamy w informacjach i w ramach systemu, który już zaczął powoli działać, działają pewne ośrodki recepcyjne. Jednak nie są to ośrodki recepcyjne dla osób, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nie są to także ośrodki strzeżone, w których cudzoziemcy o nieregulowanym pobycie, czy czasami ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, przebywają. Jest to inna forma systemu, który nie do końca jeszcze znajduje nie jest w sposób kompleksowy uregulowany. Co jeszcze się może pojawić, jeżeli chodzi o wjazd obywateli ukraińskich? W przypadku paszportów biometrycznych, paszportów z takim znaczkiem, cudzoziemcy, obywatele Ukrainy, w przypadku spełnienia tych podstawowych wymogów, o których wspominałem na poprzednich slajdach, ubezpieczenie, posiadanie środków finansowych, uzasadnienie celów warunków pobytu, mają prawo do przebywania w Polsce na terytorium 90 dni, w trakcie 180 dni. Część obywateli ukraińskich nadal na wjeździe bezwizowym przebywa. Przyznam szczerze, że nie spotkałem się w przeszłości ze skutecznymi próbami przedłużania pobytu na ruchu bezwizowym. Jeżeli wejdzie w życie specustawa, myślę, zakładam, że nie będzie to potrzebne, ale taki instrument istnieje. Jest to procedura, która ma miejsce przed wojewodą i wojewoda w uzasadnionych przypadkach może takie przedłużenie, takiego przedłużenia udzielić. Wielu cudzoziemców, którzy byli na ruchu bezwizowym celem dalszej legalizacji pobytu, biegało się głównie o pobyty czasowe i o tych procedurach opowiemy, bo w przypadku złożenia w trakcie legalnego pobytu wniosku o pobyt czasowy, legalny pobyt w Polsce przedłuża się. W przypadku złożenia takiego wniosku, co istotne, w paszporcie powinien zostać odbity stempel czerwony potwierdzający, że taki wniosek został złożony w terminie i on potwierdza legalność pobytu. W przypadku składania wniosków na inne pobyty również taki odcisk stempla powinien w paszporcie być wbity. To jest dość istotne, ponieważ mimo niedawnej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która poskracała terminy wydawania decyzji, jest to raczej fikcja. I też Państwo muszą wiedzieć, że w miastach wojewódzkich, szczególnie w większych miastach, system Wydział do Spraw Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich działają bardzo powoli, działają, nawet bym powiedział, że co do zasady z naruszeniem podstawowych zasad kodeksu postępowania administracyjnego, jest tam bardzo trudno uzyskać dostęp do akt, pouczenia są wadliwe, wezwania są w sposób automatyczny formułowane, niedostosowane do sprawy. Po złożeniu wniosku kontakt do dnia wydania decyzji, na przykład w Warszawie, bardzo często niemożliwy z względem, więc posiadanie z uwagi często na przewlekłość tych postępowań potwierdzenia legalnego pobytu jest istotne. Krótko bardzo powiem o wizach, bo to nie jest ten ruch, gdzie cudzoziemcy w większości przebywają w oparciu o wizę. Skupię się na wizie krajowej D i wizie Schengen C. Podstawowe różnice to są takie, to znaczy wiza zarówno C, jak i D, ona umożliwia pobyt co do zasady na terytorium danego państwa członkowskiego strefy Schengen, a także w całej strefie Schengen.
Różnica główna jest taka, że wizę Schengen wydaje się na okres krótszy, to jest do 90 dni. Wiza krajowa może być dłuższa, wiza krajowa może być udzielona na maksymalnie rok. W przypadku wizy krajowej podróżowanie na tej wizie po innych państwach strefy Schengen jest możliwe przez okres do 90 dni. Taka wiza, co też istotne, może być wydana także w szczególnych przypadkach na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Ja się nie spotkałem z sytuacją wydawania tej wizy na granicy polskiej. Robi to komendant placówki Straży Granicznej i ona także uprawniona do pobytu na okres nieprzekraczający 15 dni. Także mamy tu wyjątek, nie wydaje tego system w ramach MSZ-u, konsul, tylko wydaje to straż, organ Straży Granicznej. Wiza zawiera oznaczenie, cel wydania, jest to dość istotne. W przypadku weryfikacji czy próby dalszej legalizacji pobytu są tu numerki. Te cel pobytu jest wskazany w ustawie o cudzoziemcach, a także w rozporządzeniu, którego nazwę tutaj Państwo widzą. Numerki na wizach odpowiadają tym zawartym w rozporządzeniu. Przykładów tutaj nie będę wskazywał, ale w przypadku na przykład uchodźców z Białorusi czy cudzoziemców, obywateli białoruskich, którzy przybywali do Polski, często z założeniem ucieczki przed reżimem białoruskim, część z nich ubiegała się o udzielenie ochrony międzynarodowej, składała wnioski skutecznie na przejściach granicznych, ale znaczna część posiadała także wizy, które krajowe, humanitarne, które bardzo chętnie polski konsul wydawał. Wskutek tego ruchu z Białorusi wprowadzono też pewne istotne zmiany w przepisach, które umożliwiły nawet pracę na tych wizach, tylko także bardzo korzystne i daleko idące rozwiązania. I co ciekawe, tutaj wynikały one ze współpracy różnych środowisk, także partii, chyba nawet to wyszło posła Szczerby, ta inicjatywa, jak mi się wydaje, tak formalnie. W przypadku przedłużenie tej wizy też jest możliwe. To są także szczególne sytuacje i z tych procedur, przyznam szczerze, w sposób skuteczny klienci korzystali raczej rzadko. Wizę Schengen można przedłużyć w wyjątkowych sytuacjach, przedłuża ją także wojewoda. W przypadku wizy krajowej, jeżeli wymaga tego ważny interes zawodowy osobisty, nie wiem, Gosiu, czy ty miałeś takie przypadki, ale ja nie kojarzę zbyt wielu skutecznych decyzji o przedłużeniu takiej wizy. Druga przesłanka, zdarzenia, które stanowią podstawę przedłużenia się ubiegania wizy krajowej, nastąpiło niezależnie od woli cudzoziemca i było niemożliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej, więc potencjalnie, jeżeli byśmy mieli specustawy, to wydaje mi się, że tych procedur także można by było ewentualnie korzystać. Nie będę tutaj już omawiał dalszych przesłanek. Krótko jeszcze tylko zaznaczę, że w przypadku wizy Schengen te przepisy brzmią trochę odmiennie, ale bazują na kodeksie wizowym. Tutaj już mamy wskazane względy humanitarne, siłę wyższą, a także jest przesłanka istnienia ważnych powodów osobistych. Długość dozwolonego pobytu w strefie Schengen oczywiście wynika z dokumentu wizowego. W przypadku nakładania się ruchu wizowego, bezwizowego, wielokrotnych przekroczeń granicy jest takie przydatne narzędzie, kalkulator, do którego odsyłam, który pozwala te pobyty liczyć. Tylko w zarysie, ponownie omawiam coś krótko i w zarysie, ale procedury odmowy wjazdu, o których już wspomniałem, to są procedury, które były stosowane także w przypadku osób, które próbowały złożyć wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej albo deklarowały zamiar złożenia takich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, pomimo tego, że ustawa, pomijam już przepisy aktów wyższego rzędu, ale ustawa o cudzoziemcach stanowi, że wówczas decyzji o odmowie wjazdu nie wydaje się.
Takie sytuacje miały na miejsce na przejściach granicznych z Białorusią, ale także w medyce. Sam miałem przyjemność reprezentować klientów opozycjonistów z Tadżykistanu na przejściu granicznym w medyce, gdzie nie dopuszczono mnie do żadnych czynności w procedurze o odmowę wjazdu, nie przyjęto wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nawet tam były takie ciekawostki, jak znikające z akt pełnomocnictwo. Sprawa jest obecnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, szarów przeciwko Polsce, jakby państwo byli zainteresowani. Nic takiego się na razie nie dzieje, nie ma zapowiedzi, by taka polityka była wdrażana wobec obywateli ukraińskich, ale słyszymy już o przypadkach odbijania się od granicy. Nie wiem, czy w każdym z tych przypadków formalnego wydania decyzji odmowy wjazdu osób, których dane znajdują się w systemie informacyjnym Schengen. Mogą to być Ukraińcy, mogą to być obywatele państw trzecich. Ja akurat kojarzę sprawę obywatela państwa trzeciego, także Tadżykistanu, który od granicy już teraz się odbił. Kolejne slajdy to już Gosi. Postaram się Gosi nie wcinać. Jakiś związek tutaj i nawiązanie bezpośrednie procedur odmowy wjazdu i ochrony międzynarodowej pozwoliłem sobie Gosiu zrobić. Postaram się Cię obserwować bacznie i przerzucać slajd w odpowiednim momencie. Danielu, bardzo Ci dziękuję. Może zrobimy sekundę przerwy na odpowiedzi na te pytania dotyczące Twojej części, to już byśmy mogli wtedy szybciutko lecieć dalej, już nie wracając do tego. Dobrze, Gosiu, to ja w takim razie mam tutaj te pytania w pliku, więc mogę je albo odczytać, albo no myślę, że tak, bo tu na pierwsze pytanie udzieliłaś odpowiedzi, mówiąc o gotówce, więc to myślę, że mamy załatwione. Drugie pytanie, takie bardziej obszerne, zgłosiła się do mnie pani, która przebywa w Polsce, jej dziecko wraz z mężem mieszkało na Ukrainie, mąż poszedł walczyć. Dziecko nie posiada żadnych dokumentów, dziecko ma przez granicę przeprowadzić osoba. Pani chce jechać na granicę po dziecko, jaki dokument może pokazać na granicy? Odpowiadając na to pytanie, oczywiście ogólne zasady są takie, że każda osoba powinna mieć dokument podróży albo inny dokument tożsamości. Natomiast w tych warunkach, w których funkcjonujemy obecnie, warto by było, o ile to jest możliwe, aby taka osoba albo rodzic po polskiej stronie granicy, albo osoba dorosła, z którą dziecko przekracza granicę, miała przynajmniej swój akt urodzenia. I teraz to jest jeden dokument, który warto posiadać. Drugi dokument, który warto posiadać, to jest zezwolenie rodzica na przekroczenie granicy razem z konkretną dorosłą osobą. W teorii to powinno być podpisane u notariusza, natomiast obecnie tak, że po prostu pisemna forma takiego upoważnienia jest dopuszczalna. Z informacji przekazywanych przez Straż Graniczną Polską wynika też, że po polskiej stronie wręcz ten dokument nie jest wymagany, jeśli matka będzie stała po drugiej stronie granicy, czyli po polskiej stronie granicy łącznie, a ja od razu poinformuję odpowiednią placówkę Straży Granicznej o tym, że na tym przejściu przekracza granicę jego dziecko bądź jej dziecko i że ona po prostu jest opiekunką prawną. To są też, wydaje się, że dosyć ważne kwestie czy sytuacje związane z bezpieczeństwem osób, z bezpieczeństwem dzieci. Tutaj rolą Straży Granicznej jest też to, aby nie dopuszczało się do zjawiska handlu ludźmi, handlu dziećmi, aby faktycznie te dzieci zostały przekazane do ich faktycznych i prawnych opiekunów, a nie do osób obcych. Więc to na granicy może być przez Straż Graniczną weryfikowane. Tutaj jeszcze się pojawiają w tym wątku dotyczącym sytuacji dzieci kolejne pytania na czacie, już je czytam. Jak długo na terytorium RP może przebywać dziecko, które przekroczyło granicę na podstawie aktu urodzenia? Ja sobie też, Danielu, pozwolę odpowiedzieć na szybko. My tu mówimy w takiej sytuacji, czyli mówimy o osobach, które przekroczyły granicę, a w normalnych warunkach nie mogłyby tej granicy przekroczyć, bo nie mają paszportu biometrycznego, ani wizy, ani zezwolenia na pobyt. W takiej sytuacji, w tym momencie, natomiast to jest stan prawny na dzień dzisiejszy, który prawdopodobnie ulegnie zmianie w przeciągu najbliższego tygodnia. Takie osoby mogą legalnie przebywać wyłącznie w Polsce przez okres 15 dni. I w ramach tych 15 dni
muszą podjąć czynności zmierzające do innego zalegalizowania ich pobytu. Będziemy właśnie w tym dalszej części prezentacji o tym mówić. Natomiast tutaj, tak jak mówiłam, ważne jest, żeby pamiętać, śledzić zmiany ustawodawcze, bo jest duża szansa, że po prostu ten okres 15 dni zostanie wydłużony. To tu rozumiem, że w zasadzie to jest też odpowiedź na kolejne pytanie, czy dzieci, które nie mają paszportów i przekroczyły granicę na akt urodzenia, mogą jechać dalej na zachód, Hiszpania, Niemcy. Tu Gosiu powiedziałaś, że tylko w Polsce 15 dni i ewentualnie legalizacja pobytu. Dokładnie tak. Nikt, kto nie ma paszportu biometrycznego ani lub wizy, nie może wyjeżdżać z Polski. Ewentualnie, jeśli ma jakieś zezwolenie na pobyt czasowy czy stały, ale zakładam, że nie o takich ludziach mówimy teraz. Jest jeszcze wątek dalej dotyczący dzieci, choć troszkę inny. Chciałbym zapytać o zasady przyjmowania dzieci do polskich przedszkoli. Jest wiele informacji odnośnie przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół. Nie znalazłam informacji dotyczącej przedszkoli. Chciałam zapytać, czy ukraińskie dzieci w wieku przedszkolnym również mogą być przyjmowane w przedszkoli publicznych, obejmowane opieką na warunkach polskich dzieci. Tu jesteśmy w stanie odpowiedzieć od razu. Ja pozwolę się odnieść do poprzedniego pytania. Wydaje mi się, że jest szansa, że na poziomie unijnym pewne sprawy zostaną rozwiązane albo bardziej przychylnie w praktyce będzie się patrzyło na pobyty cudzoziemców posiadających taki stempel paszportowy. Oczywiście nie możemy tego radzić albo mówić o wszystkich ryzykach związanych z taką podróżą, ale na przykład w przypadku tarczy antykryzysowej i pewnych rozwiązań, które przedłużały pobyty na przykład bezwizowe, kojarzę licznych klientów, którzy po Unii Europejskiej podróżowali, mając kontakt ze służbami granicznymi innych państw Unii Europejskiej, które to były poinformowane, że Polska takie przepisy wprowadziła i mimo tego, że ustawy krajowe czy przepisy krajowe tamtych państw wprost nie przewidywały obowiązku respektowania pobytów wydłużonych czy przedłużonych wyłącznie w Polsce, to ci cudzoziemcy nie otrzymywali decyzji o odmowie wjazdu czy decyzji o powrocie, nie otrzymywali wpisów do Schengen, tylko po tej Unii podróżowali. Więc zobaczymy, jak będzie w przypadku tych mechanizmów, które będą stosowane wobec obywateli ukraińskich na takich zezwoleniach. Okej, a przedszkola? Poprzednie pytanie. Z mojej wiedzy wynika, że to zależy, o jakim przedszkolu mówimy. Jeśli mówimy o tym rocznym obowiązku przedszkolnym przygotowaniu, przepraszam, powiem szczerze, że niedokładnie pamiętam, jak ta instytucja się nazywa, natomiast mówimy o przedszkolu, rocznym przedszkolu przygotowującym do szkoły. To działa to na takiej samej zasadzie jak dla obywateli polskich. Natomiast jeśli mówimy o przedszkolu dla trzylatków, wydaje mi się, natomiast to jest jeszcze do zweryfikowania, że na ten moment nie ma przepisów, które dopuszczałyby cudzoziemców do korzystania z publicznych przedszkół. Tu jest jeszcze pytanie co do tego upoważnienia dotyczącego wjazdu dzieci. Czy musi być to upoważnienie obojga rodziców, czy wystarczy jednego? W praktyce wystarczy jednego. Jak wygląda kwestia uzyskania statusu uchodźcy i jego zatrudnienia? Ale to z tego, co kojarzy chyba kolejny panel, albo nawet trzeci. Będziemy to powtarzać spokojnie. Dobra, i teraz jeszcze takie pytanie. Czy w obecnej sytuacji wizy w ogóle mogą być wydawane? Wizy mogą być wydawane, ale zakładam, że to jest sytuacja rzadka. Wizy mogą być wydawane nie tylko w konsulatach polskich na Ukrainie, które powiem szczerze, że nie wiem, czy funkcjonują, ale zakładałabym, że raczej nie funkcjonują. Natomiast wizy mogą cudzoziemcy też uzyskać w krajach trzecich, w których aktualnie na stałe przebywają. Więc w teorii jest taka możliwość, natomiast to będzie na pewno znikoma część ruchu. Dobrze, to ja myślę, że przejdźmy do kolejnego panelu, a w międzyczasie uporządkujemy kolejne pytania. Dziękuję bardzo. To ja teraz powoli faktycznie przychodzę do kolejnego panelu, do kolejnej części, w której chciałabym trochę więcej Państwu powiedzieć o ochronie międzynarodowej, czyli o tym powszechnie używane, o powszechnej instytucji, jakiej się mówi, czyli o statusie uchodźcy, że mamy do czynienia z uchodźcami, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. I tak naprawdę powód, dla którego chcę Państwu o tym powiedzieć, powodem jest właśnie fakt, że w chwili obecnej duża część osób, która do Polski przyjechała, otrzymała zezwolenie na pobyt przez okres 15 dni, ewentualnie przebywa tu na ruchu bezwizowym, czyli także przez dosyć krótki okres czasu mają prawo do legalnego pobytu, bowiem jest to tylko
3 miesiące. I tutaj pojawiają się pytania dotyczące tego, co dalej, czyli co dalej ci Ukraińcy w Polsce mogą zrobić, aby móc na stałe u nas zamieszkać, aby nie bać się, że w każdym momencie ten ich legalny pobyt może się skończyć. I z mojego doświadczenia wynikałoby, że pierwszą rzeczą, o której najłatwiej jest nam pomyśleć, też nam jako prawnikom, też wydaje się, że w przestrzeni publicznej najczęściej to jest krążący pomysł, czyli złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, potocznie wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Natomiast tutaj, żeby ocenić, czy to jest faktycznie dla naszych klientów najlepsza droga, musimy trochę odejść od takiego powszechnego rozumienia tego, kim jest uchodźca. Często myślimy, jak jest wojna w jakimś kraju, jest wojna na Ukrainie, to mamy do czynienia z uchodźcami. Niestety, jak spojrzymy na przepisy, to niekoniecznie i nie zawsze będzie to prawdą. Tutaj na slajdzie przedstawiłam Państwu definicję tego, kim jest uchodźca według Danielu, jeszcze według polskiego prawa. Gdy mówimy o uchodźcach, to są przede wszystkim cudzoziemcy, którzy mają jakieś indywidualne obawy, więc to nie jest generalna obawa związana z tym, że jest wojna. To jest indywidualna obawa związana z ich konkretną sytuacją, obawa przed prześladowaniem, natomiast to prześladowanie musi być ściśle powiązane z określonymi powodami. A więc to nie jest prześladowanie ze względu na cokolwiek, to musi być prześladowanie ze względu na rasę danego cudzoziemca, ze względu na jego religię, narodowość, przekonania polityczne. To wydaje się uchodźca polityczny, to jest najczęściej w takiej chyba powszechnym rozumieniu, gdy mówimy uchodźcy, myślimy o uchodźcy politycznym. I też jednym z dodatkowych powodów prześladowań, które mogą uzasadniać nadanie statusu uchodźcy, to jest prześladowanie ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej. To jest właśnie kategoria, która pozwala trochę otworzyć tę definicję uchodźcy, bo czym jest grupa społeczna? Były orzeczenia, w których uznawano kobiety czy w Czeczenii ofiary przemocy domowej jako grupę społeczną. To są osoby LGBT jako mogą być traktowane jako określona grupa społeczna. Więc ta ostatnia kategoria powodów prześladowania pozwala nam troszkę rozszerzyć definicję uchodźcy. Natomiast tak jak Państwo widzą, to wciąż nie jest tak zwany uchodźca wojenny. Nie ma w tej definicji takich elementów, które pozwolą nam na przyjęcie, że każda osoba uciekająca przed wojną jest uchodźcą. Nie, niestety nie jest. Tutaj też to, co mi się wydaje osobiście, że może być istotne w kontekście tej definicji uchodźcy, w kontekście tego, kiedy możemy mieć de facto do czynienia z uchodźcą, to jest zrozumienie także, czym jest prześladowanie. Tu Państwo mogą spojrzeć do ustawy do wskazanego artykułu i prześladowanie to jest to tak naprawdę, o czym najczęściej myślimy, czyli jakieś poważne naruszenia podstawowych praw człowieka, zakazu tortur, naruszenie prawa do życia, dyskryminacyjne stosowanie postępowań karnych, postępowań administracyjnych. Natomiast wydaje mi się, że mając do czynienia z tym konfliktem ukraińsko-rosyjskim, dosyć ciekawą formą prześladowania, czy formą prześladowania, której faktycznie możemy pomyśleć w tym kontekście, to jest prześladowanie, można powiedzieć, w związku z dezercją. A więc sytuacja, w której wobec danej osoby będzie wszczęte postępowanie karne, bądź dana osoba będzie ukarana w państwie pochodzenia z powodu odbycia służby wojskowej podczas konfliktu. I oczywiście nie każda odmowa odbycia służby wojskowej to jest prześladowanie. Musimy dodatkowo wykazać, że w tym konflikcie zbrojnym dochodzi do zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, że pewnie jeszcze na pewno ze strony ukraińskiej takich informacji nie mamy, aby
armia ukraińska dopuszczała się takich działań, więc na ten moment możemy się zastanowić, czy za jakiś czas do Polski bądź krajów okolicznych nie trafią Rosjanie, którzy zdezerterowali z armii rosyjskiej w związku z obawą przed uczestnictwem w wojnie, która w trakcie której do tych zbrodni ewentualnie wojennych, bądź w tym wypadku zbrodni przeciwko pokojowi, jako żołnierze armii rosyjskiej byliby potencjalnie zmuszeni do popełnienia. Drugą natomiast formą ochrony międzynarodowej, którą przewidują polskie przepisy i przepisy unijne, to jest tak zwana ochrona uzupełniająca. To jest w zakresie uprawnień, to jest bardzo zbliżona forma ochrony, bardzo zbliżona do statusu uchodźcy forma ochrony. Natomiast ochronę uzupełniającą można otrzymać dopiero wtedy, kiedy polskie organy uznają, że dana osoba nie kwalifikuje się, czyli nie można jej nadać statusu uchodźcy, wtedy zobowiązane są do badania tego, czy dana osoba nie spełnia przesłanek, aby udzielić jej ochrony uzupełniającej. I kiedy taką ochronę uzupełniającą się udziela? W trzech przypadkach tak naprawdę, z czego w kontekście konfliktu ukraińskiego wydaje się, że być może dwa z tych przypadków będą mogły znaleźć zastosowanie. Natomiast to też w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób ten konflikt będzie się rozwijał, a także niestety od tego, jakie będzie nastawienie polskich władz do osób z Ukrainy ubiegających się o status uchodźcy. I tutaj te dwa elementy, czy dwie przesłanki, które mogą być istotne w przedmiotowej sprawie, to jest ryzyko tego, że w razie pozostania w kraju, czyli w razie pozostania w Ukrainie, dana konkretna osoba będzie zagrożona torturami nieludzkim lub poniżającym traktowaniem bądź karaniem. I to jest z pozoru tożsame z prześladowaniem w rozumieniu statusu uchodźcy, czyli jedną z form prześladowania to są także tortury i tak dalej. Natomiast to, czym odróżnia się ochrona uzupełniająca w tym zakresie od statusu uchodźcy, to jest fakt, że tutaj nie jest ważny powód, z jakiego dana osoba będzie potencjalnie zagrożona tymi torturami nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. A więc nie jest ważne, czy to jest z powodu jej rasy, religii, narodowości, to może być jakikolwiek powód i tak uzasadnia wtedy udzielenie jej ochrony międzynarodowej. Natomiast przechodząc do kolejnej przesłanki, to jest przesłanka, która w sytuacji mającej teraz miejsce na Ukrainie będzie kluczową przesłanką, czyli punkt trzeci tego slajdu, który Państwo widzą, a więc istnienie poważnego i zindywidualizowanego zagrożenia dla życia lub zdrowia wynikającego z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji konfliktu zbrojnego, w tym wypadku międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Proszę Państwa, to jest przesłanka, którą stosuje się już od szeregu lat niestety, na przykład w stosunku do obywateli Syrii, gdy wybuchł tam konflikt. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to, że skala przemocy, skala zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości w konflikcie, które były popełniane w trakcie konfliktu w Syrii, a tych zbrodni wojennych, o których na razie wiemy, czy przestępstw wojennych, naruszeń prawa humanitarnego międzynarodowego, o których obecnie wiemy, że dochodzi do nich na Ukrainie, jest nieporównywalna. Z tego też powodu wydaje mi się, że na tym etapie, na którym się obecnie znajdujemy, czyli konfliktu wciąż nierozlanego na cały kraj, nie można z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że osoby z Ukrainy będą spełniały
tę przesłankę uzasadniającą udzielenie jej ochrony uzupełniającej. Tu jest niestety przykra, można powiedzieć z perspektywy tych osób, dosyć przykra sytuacja, czyli im gorzej, im większe zbrodnie będą na Ukrainie popełniane, im większa będzie skala tego konfliktu, tym większa będzie także szansa dla obywateli Ukrainy, że dostaną tę formę ochrony. Natomiast wydaje mi się, że na tym etapie na pewno z całą pewnością nie można powiedzieć, że to jest stuprocentowo pewne rozwiązanie dla nich. Jeżeli mogę się wtrącić, ja już trochę to zasugerowałem, ale obywatele ukraińscy, czy może o tym wspomniałem, którzy przybywali do Polski biegać o ochronę międzynarodową po aneksji w Krynu, czy po wybuchu konfliktu w Donbasie. Będziemy mówić o tym, Danielu, to jeszcze jakbyś mógł wtrącić ze dwa slajdy. Kto może dopuszczać się prześladowania, kto może dopuszczać się tortur? Tutaj klasycznym podmiotem to jest nasze państwo pochodzenia, więc w tym wypadku władze Ukrainy. Natomiast nie z tym mamy do czynienia. De facto mamy do czynienia z punktem drugim, jeśli będzie mowa o tym, że wojska rosyjskie kontrolują znaczny obszar kraju, bądź z punktem trzecim. Więc to, o czym warto pamiętać, to to, że osoby, podmioty, które dopuszczają się prześladowania, wyrządzenia poważnej krzywdy, nie muszą być wyłącznie władzami kraju naszego pochodzenia. I teraz ostatnia, wydaje mi się, ostatnia przesłanka, na którą państwo muszą zwracać uwagę, zanim zdecydujecie się doradzić komuś ubieganie się o ochronę międzynarodową. To jest przesłanka, o której właśnie Daniel przed chwilą wspominał, która spowodowała czy skutkowała tym, że po aneksji Krymu i pierwszej inwazji rosyjskiej na terytoria Ukrainy dużo osób przyjechało do Polski, prosiło o status uchodźcy, licząc, że go otrzyma, a następnie z dużym zdziwieniem dla wielu osób tej ochrony nie otrzymywali w Polsce. I dlaczego tak de facto się działo? Dlatego, że postępowanie ochronne, ochrona międzynarodowa jest taką formą ochrony w zamyśle, która jest udzielana jako ostateczność. A więc najpierw państwo musimy zbadać, czy w państwie pochodzenia danej osoby osoba ta mogłaby uzyskać skuteczną ochronę, na przykład poprzez przemieszczenie się na inną część swojego kraju, na której te działania wojenne nie są prowadzone. Jeśli w taki sposób dana osoba mogłaby ochronić swoje zdrowie, swoje życie, swoje bezpieczeństwo, to nie mówimy tutaj o uchodźcy, nie mówimy tutaj o osobie, która powinna otrzymać ochronę uzupełniającą. Więc właśnie w tym kontekście podkreślam raz jeszcze, im gorzej będzie się działo na Ukrainie, tym większa szansa, że Ukraińcy bez problemu będą dostawali w Polsce status uchodźcy, gdy mają przesłanki indywidualne lub ochronę uzupełniającą, gdy takich przesłanek indywidualnych nie ma i wynika to wyłącznie ze stosowania przemocy na szeroką skalę w ramach toczącego się konfliktu zbrojnego. Tutaj krótki slajd o tym, jak jeśli państwo, czy jeśli państwa klienci zdecydują się jednak na składanie wniosku uchodźczego, w jaki sposób to zrobić. W teorii powinno móc się to zrobić na granicy, na przejściu granicznym, natomiast ze względu na skalę zjawiska w chwili obecnej nie ma takiej możliwości, więc osoba, która chciałaby złożyć wniosek uchodźczy, musi stawić się do placówki oddziału Straży Granicznej, musi zrobić to osobiście. W teorii wniosek taki powinien być przyjęty w dniu jej stawienia się na placówce, natomiast jeśli nie będzie to możliwe, to Straż Graniczna powinna sporządzić protokół z takiego ustnego zawiadomienia i wyznaczyć odpowiedni termin oraz miejsce, kiedy taki wniosek faktycznie może zostać zarejestrowany. Zostać powinien zarejestrowany w terminie 3 dni roboczych, gdy mamy do czynienia z masowym napływem uchodźców, tak jak wydaje się w chwili obecnej jest to możliwe, że będzie, jeśli cudzoziemcy zaczną masowo składać te wnioski o nadanie statusu uchodźcy, maksymalnie w terminie 10 dni od wyrażenia takiej zgody wniosek powinien zostać przyjęty. To, o czym tutaj wydaje mi się, że warto powiedzieć, bo być może takie sprawy będą się coraz częściej pojawiać, czyli co mają zrobić dzieci bez opieki.
a więc dzieci de facto bez rodziców lub bez opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd. Jeśli chciałyby złożyć wniosek uchodźczy, muszą taką informację przekazać, de facto przekazać Straży Granicznej, która to Straż Graniczna wystąpi do sądu rodzinnego o ustanowienie kuratora i dopiero kurator złoży w imieniu dziecka wniosek uchodźczy, ewentualnie przedstawiciel międzynarodowej lub pozarządowej organizacji w imieniu dziecka taki wniosek uchodźczy może złożyć. Kwestie formalne, czyli to, o czym myślę, że warto pamiętać też w świetle różnych skarg do Trybunałów Międzynarodowych wychodzących z Polski, to jest to, że Straż Graniczna jest organem, który wyłącznie rejestruje i przyjmuje dany wniosek, natomiast nie rozpoznaje go w sposób merytoryczny. Można powiedzieć, że Straż Graniczna jest tylko skrzynką pocztową, a organem, który wydaje decyzję w sprawie, to jest tu szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w pierwszej instancji, Rada do Spraw Uchodźców w drugiej instancji. Postępowanie oczywiście toczy się na podstawie KPA i jest wolno od opłat. Czy jak państwo kogoś reprezentujecie, nie płacicie opłaty za pełnomocnictwo. I to, o czym wcześniej mówiłam, to jest typowa forma, w jakiej zazwyczaj cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski, szukający ochrony, w jaki sposób to robią, a więc składają wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej po to, aby zalegalizować swój pobyt i aby uzyskać możliwość legalnego pobytu, legalnej pracy w Polsce. Przepraszam, jeszcze tutaj, może bez cofania slajdu, jeszcze odpowiem na jedno pytanie dotyczące tego postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, które padło na czacie, a mianowicie w zakresie możliwości podjęcia pracy. Na ten moment, o ile przepisy nie zostaną zmienione, osoby ubiegające się o status uchodźcy nie mogą pracować przez okres pierwszych 6 miesięcy, dopiero jeśli w przeciągu 6 miesięcy nie otrzymają decyzji w swojej sprawie, będą mogli podjąć legalnie pracę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Druga ważna informacja, jak cudzoziemcy zdecydowali się na złożenie wniosku uchodźczego w Polsce, muszą w Polsce pozostać przez cały okres tego postępowania, więc nie mogą wyjeżdżać do innych krajów Unii Europejskiej. Jeśli wyjadą, mogą zostać w trybie rozporządzenia unijnego, tak zwanego Dublin III, zawróceni z powrotem do Polski. A teraz przechodząc już do tej kolejnej krótkiej części, czyli kwestii ochrony czasowej. Gosiu, czy ja mogę się wtrącić, tylko jeszcze krótko zarysować problem. Straż Graniczna często jest bardzo nieskuteczną skrzynką podawczą i jeszcze jakiś czas temu, nawet powiedziałbym, że tydzień temu, na innym odcinku granicy zewnętrznej, bardzo często występował i nadal występuje problem ze skutecznym złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, ponieważ Straż Graniczna nie chce takich wniosków akceptować, często bez wszczynania jakichkolwiek formalnych procedur, w tym procedury o odmowie wjazdu, o której wspomniałem. Ponadto powstały w związku z kryzysem białoruskim dwa nowe instrumenty o pozostawieniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej bez rozpoznania w sytuacji, kiedy cudzoziemiec przybywa z bezpiecznego państwa trzeciego, pomimo że Polska nie posiada formalnie listy bezpiecznych państw trzecich. Cudzoziemcy, obywatele państw trzecich przybywających z terytorium Białorusi są czasami w przypadku wszczynania tych procedur uznawani jako tacy przybywającego z bezpiecznej Białorusi. Tym samym Białoruś, która jest w konflikcie de facto z Ukrainą, jest bezpieczna. Ukraina bezpiecznym państwem nie jest. Krótko, żeby państwu jeszcze namieszać, to zaznaczę, że powstał także kolejny instrument, to jest postanowienie obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po jego nielegalnym przekroczeniu, który również zawiera wiele wad proceduralnych, jest natychmiast wykonalny, złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie wstrzymuje wykonalności takiego postanowienia. Mówię o tym, ponieważ może do niektórych z państwa trafią także sprawy obywateli państw trzecich, którzy przejdą, przedostaną się z terytorium Białorusi albo z terytorium ukraińskiego, mogą próbować przekraczać także zieloną granicę, więc nie wiemy, co się będzie działo. W przypadku, kiedy ukraińska Straż Graniczna się zapcha albo nie będzie tych migrantów wypuszczać, nie mówię koniecznie, że to będzie działanie polskich służb, to takie ryzyko
ryzyko jest, a ruchy tych cudzoziemców, obywateli państw trzecich z Białorusi na Ukrainę już obserwujemy. Także tych procedur jest więcej. Na razie w przypadku tego, co się dzieje na granicy białoruskiej, na granicy ukraińskiej, na przejściach ukraińskich, wszczynania tych innych procedur oczywiście nie widzimy. Ja przejdę już gładko, mam nadzieję, do kolejnej króciutkiej kwestii, a więc ochrony czasowej. Dlaczego króciutkiej? Dlatego, że w tym momencie to są jedynie nasze dywagacje. To jest rodzaj ochrony, która jest udzielana na wypadek masowego przyjazdu cudzoziemców z określonego kraju, na przykład w związku z wojną. Wtedy te osoby nie są aż tak indywidualnie badane, jak w sytuacji złożenia wniosków uchodźczych, gdzie należy wykazać indywidualne przesłanki, aby przesłanki warunkujące udzielenie danej formy ochrony. W sytuacji ochrony czasowej mówimy, na danym terenie trwa wojna, zakładamy, że wszystkie osoby, które stamtąd przyjeżdżają, nie mogą wrócić do tego kraju. Dlaczego mówię też, że to jest trochę hipotetyczne, można by powiedzieć na razie dywagacje? Dlatego, że to jest forma ochrony, która musi zostać, może zostać wprowadzona jedynie na podstawie i w granicach określonych każdorazowo w decyzji Rady Unii Europejskiej. A więc Rada Unii Europejskiej musi powiedzieć, osoby uciekające z Ukrainy, z Rosji czy z jakiegokolwiek innego kraju mogą ubiegać się o ochronę czasową w Polsce bądź de facto na terenie całej Unii Europejskiej. Natomiast ten mechanizm dotychczas, pomimo ponad, o ile dobrze pamiętam, 15 lat życia dyrektywy, nie został dotychczas ani razu użyty. Z informacji prasowych, ale także z informacji widniejących na stronie Komisji Europejskiej wynika, że obecnie są plany, aby ten mechanizm po raz pierwszy uruchomić, po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej. I też dlatego chwilę o tym chcę powiedzieć, aby Państwo wiedzieli, z czym to de facto się wiąże. To jest, będzie forma ochrony, która pozwala przebywać danej osobie w danym kraju na rok. Może to być dwukrotnie przedłużone o pół roku, czyli maksymalnie przez 2 lata dana osoba, czy de facto osoby z danego kraju mogą przebywać w Unii na podstawie ochrony czasowej. Polskie przepisy przewidziały, że w ramach, w stosunku do osób, których dotyczyć będzie ochrona czasowa, będzie wydawane im zwyczajne zezwolenie pobytowe, zezwolenie na pobyt czasowy. Natomiast to, o czym Państwo muszą pamiętać, to jest to, że ta ochrona czasowa w każdym momencie może zostać cofnięta, także decyzją Rady, że nie może zostać przedłużona na dłużej niż 2 lata, chyba oczywiście, że dojdzie do jakichś zmian na poziomie legislacyjnym Unii Europejskiej. A co za tym idzie? W momencie, gdy ta ochrona czasowa się zakończy, cudzoziemcy będą zobowiązani do powrotu do swojego kraju. Jeśli nie będą chcieli powrócić dobrowolnie, będą przymusowo, w teorii przynajmniej, do tego kraju zawracani. I dlatego to jest bardzo, będzie moim zdaniem przynajmniej bardzo ważne, aby przez ten okres 2 lat podjąć próbę innego zalegalizowania ich pobytu. Czy to składając wnioski o status uchodźcy, jeśli już się wyklaruje, że faktycznie osoby z Ukrainy masowo otrzymują albo status uchodźcy, albo ochronę uzupełniającą, czy to będą właśnie 2 lata, aby znaleźć podstawę do przedłużenia swojego pobytu czasowego na innej podstawie, na podstawie studiów, na podstawie związków rodzinnych, na podstawie pracy. Natomiast to są 2 lata, w trakcie których trzeba pamiętać, że te 2 lata się skończą i nie zostaną przedłużone. I cudzoziemiec musi mieć przez ten okres, musi sobie wyrobić inną formę pobytu, aby nie musieć wracać do kraju. Razem z ochroną czasową nasza ustawa mówi, że będzie zapewniona takim osobom w trakcie trwania ochrony czasowej opieka medyczna, zakwaterowanie, wyżywienie. Co ciekawe, będzie możliwe także wykonywanie pracy bez dodatkowych zezwoleń, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Będą różne formy ułatwiające łączenie rodzin. Jeśli by się okazało, że wysiedleńcy, można by tak powiedzieć, część osób z Ukrainy jest w jednym kraju unijnym, część w drugim kraju unijnym
będą, powinny być mechanizmy, które umożliwią połączenie się tych rodzin. Też to, o czym już wspominałam, przyznanie ochrony czasowej, czyli czasowej, maksymalnie dwuletniej, nie wyklucza możliwości ubiegania się o status uchodźcy, nie wyklucza możliwości podejmowania innych kroków zmierzających do dłuższej legalizacji swojego pobytu. Nie tylko nie wyklucza, ale wręcz wymaga podjęcia takich kroków. I to znowu, tak jak mówię, tu są dywagacje, tym razem na podstawie dyrektyw i przepisów unijnych o mechanizmie, który nigdy nie został zastosowany. Natomiast dyrektywa w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony, nazwa tej dyrektywy, jak Państwo mogą sobie wyobrazić, jeszcze ciągnie się dalej, wskazuje, że gdy mówimy o osobach objętych ochroną czasową, oni nie będą mieli prawa wyjazdu z Polski. Czyli jeśli Polska przyzna im ochronę czasową, osoby takie w trakcie trwania tej ochrony czasowej powinny przebywać w Polsce. I tak by wynikało z dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Natomiast wydaje się, że biorąc pod uwagę polskie przepisy, które tutaj pewien, można powiedzieć, wyższy poziom ochrony wprowadziły, a więc przewidziały, że dla tych cudzoziemców będzie wydawane zezwolenie na pobyt czasowy, a więc dokument, który uprawnia do przekraczania granic unijnych na okres 3 miesięcy w przeciągu każdych 6 miesięcy. Ten dokument łącznie z dokumentem podróży, a więc paszportem, wydaje się, że jak spojrzymy na resztę przepisów unijnych, a w szczególności konwencję wykonawczą do układu Schengen, to że takie osoby powinny móc podróżować po Unii przez określony czas, a więc 3 miesiące w każdych 6 miesiącach, jeśli będą miały swoją kartę pobytu oraz ważny paszport. I to zamyka naszą drugą część dotyczącą ochrony międzynarodowej i ochrony czasowej. Może by nam się udało teraz odpowiedzieć na pytania z tego zakresu. Tak, ja jeszcze też Państwu podpowiem, że tutaj staram się na czacie Państwu informować. No oczywiście na wszystkie pytania nie jesteśmy w stanie Państwu odpowiedzieć, ale zbieramy je i eksportujemy na bieżąco czat i na pewno tutaj z racji tego, że tworzymy w obecnej chwili przewodnik, Państwa pytania będą dla nas inspiracją i postaramy się o to, żeby rzeczywiście te zagadnienia były następnie dobrze opisane. No to na przykład najświeższe pytanie rzeczywiście chyba jest adekwatne, czy w przypadku wprowadzenia ochrony czasowej cudzoziemiec powinien złożyć odrębny wniosek o zezwolenie na pobyt? Tak jak Państwu mówiłam, nikt nie wie, jak de facto będą stosowane te przepisy, bo one nigdy nie były stosowane. W moim przekonaniu, jakbym miała doradzać klientom w takiej sytuacji, którzy mieliby podstawę do złożenia wniosku o pobyt czasowy, absolutnie bym to doradzała. Powiem tyle. A więc dlaczego? Dlatego, że pobyt czasowy kończy się, on się może kończyć w nieprzewidzianym przez nas momencie, a pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, czyli na pracę, studia, inne okoliczności, kończy się wtedy, kiedy kończy nam się zezwolenie i my o tym wiemy od momentu uzyskania takiego zezwolenia. I można go swoją drogą wielokrotnie przedłużać, więc to po prostu pozwala nam na zalegalizowanie de facto na stałe naszego pobytu. To jest pytanie, a co w przypadku, gdy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie złożony za pośrednictwem poczty? Danielu, wydaje mi się, że wy mieliście takie przypadki składania za pośrednictwem poczty, czy się mylę? Nie ma takiego trybu, w dużym skrócie. I myślę, że nie otwierajmy tej puszki Pandory, ponieważ są to sytuacje skomplikowane, w dużym skrócie. Prawo polskie przewiduje, że wniosek składa się na formularz za pośrednictwem organu Straży Granicznej. Instrumenty prawa Unii Europejskiej w zasadzie z dyrektywy proceduralnej wynika, że osoba, która wyraża wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową, powinna być traktowana już jako aplikant wnioskodawca, ale to bardziej wynika z dyrektyw, w której znajdują się 3 etapy ubiegania się o ochronę międzynarodową.
na poziomie krajowym. W obecnym stanie faktycznym to bym tego absolutnie nie sugerował. W przypadku niemożności złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przyczyn leżących po stronie organu, jak wiemy, Straż Graniczna jest obciążona obecnie, istnieje taka instytucja jak deklaracja zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Toczą się takie sprawy, one się toczą w związku między innymi postępowania krajowe się toczą w związku z tą sprawą uchodźców z Afganistanu, którzy znajdowali się w Usnarzu Górnym. Tam nie zostały formalnie w ocenie organów administracji wszczęte postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej. Zobaczymy, jak dalej to będą oceniały sądy administracyjne. Dziękuję. Tu mamy tak. Wchodząc w procedurę uchodźcą, jak rozumiem, nie będzie możliwości pracy przez 6 miesięcy, chyba że są już jakieś wyjątki. Nie ma wyjątków na ten moment. Nie ma możliwości pracy, chyba że jakie ja widzę możliwości pracy. W postępowaniu uchodźczym przed upływem okresu 6 miesięcy. Jeśli cudzoziemiec wjechał na wizie uprawniającej do pracy łącznie z zezwoleniem do pracy, bądź jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu uprawniającą do pracy, bądź kartę pobytu łącznie z zezwoleniem na pracę uprawniającym do pracy i w tym momencie składa wniosek uchodźczy, wtedy nie traci tego prawa do pracy. Natomiast jeśli po prostu składa wniosek uchodźczy i to jest forma zalegalizowania jego pobytu, na ten moment dopiero po 6 miesiącach będzie mógł pracować. Być może to też się zmieni z nadchodzącą specustawą, ale to zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Tutaj mam jeszcze takie pytanie, jaka jest ścieżka zalecana osobom dorosłym, które chcą pozostać w Polsce i nie mają widoków na pracę w Polsce i odpowiednio mają promesy pracy? Ja bym sugerował odpowiedź czekać. I tak jak wspomniałem na początku, Gosia też o tym mówiła, trwają prace nad specustawą, jest rozważany mechanizm ochrony czasowej. Ukraina z mojej perspektywy, źle to zabrzmi, ale jest na fali i myślę, że można w związku z tym, może zostaną wprowadzone pewne daleko idące rozwiązania nawet specustawą, których prowadzenie nie udało się załatwić wcześniej. Jeżeli chodzi o zluzowanie możliwości pracy osób w procedurze uchodźczej czy wymogów proceduralnych ubiegania się o zezwolenie na pracę, jest to bardzo trudne. Uczestnicząc w procesach legislacyjnych w przeszłości, zarówno ja czy Gosia, to widzimy niezwykły opór i niezwykłą trudność. Wydaje mi się, taka pozytywna fala istotnych rozwiązań, które w części teraz obowiązują, była po wejściu tarczy antykryzysowej i epidemii. I to była taka fala legalizacyjna pozytywnych przepisów. Myślę, że teraz jest jakaś perspektywa, że te rozwiązania w związku z sytuacją na Ukrainie mogą być daleko idące i może nie będą dotyczyły wyłącznie obywateli ukraińskich. Zobaczymy. Ja tutaj może słowo dodała, że na pewno osoby, które nie mają perspektyw na pracę w tym momencie, to nie ma co się, że tak powiem, wygłupiać. Tylko trzeba poczekać, co nam przyniesie ustawodawca. Natomiast jak ktoś ma pracodawcę i chce jak najszybciej zacząć pracę, to raczej bym niekoniecznie się wzbraniała przed tą możliwością legalizacji pobytu w związku z pracą, jeśli ma taką możliwość oczywiście i spełnia pozostałe warunki. A z kolei jakie najskuteczniejsze narzędzie legalizujące pobyt osoby niepełnoletniej zalecacie Państwo w obecnej sytuacji? Ja tu jeszcze skomplikuję sytuację i odpowiem na poprzednie pytanie. Mam nadzieję, że wojewodowie w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracy, na przykład osób, które są na tym zezwoleniu komendanta, będą przychylnie na te sprawy patrzyły, ale przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i studiach rynku pracy, artykuł 87, nie zawierają takiej podstawy do wykonywania legalnego pobytu, które wraz z odpowiednim zezwoleniem na pracę umożliwia wykonywanie pracy, jak ta zgoda komendanta, czy to zezwolenie komendanta. To jest legalny pobyt w przypadku skutecznego złożenia wniosku na pobyt czasowy, który nie będzie zawierał braków formalnych. Istnieje taka fikcja prawna, która tą pracę może zalegalizować wstecznie, ale w sytuacji, kiedy na przykład ten wniosek zawierałby braki formalne, to się może okazać, że ci obywatele ukraińscy na przykład pracowali
nielegalnie, ich praca była nielegalna albo nawet pobyt nielegalny, żeby tutaj jeszcze Państwu namieszać. Rozumiem, że możliwe jest wnoszenie o ochronę w postaci przyznania statusu uchodźcy i ewentualnie ochrony uzupełniającej z punktu trzeciego i drugie, czy można wnosić od razu udzielenie ochrony uzupełniającej? Nie ma takiej procedury. Jest jedno postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej i ochrona uzupełniająca jest rozpatrywana jedynie w sytuacji, kiedy danej osobie nie nadano statusu uchodźcy. Czy przesłanka z artykułu 13 ust. 4 punkt 1 stosowanie przemocy fizycznej w kontekście wojny nie jest wystarczające do uznania, że obywatele Ukrainy są prześladowani, choć wydaje mi się, że była o tym mowa, i w jaki sposób osoba wnioskująca o tego rodzaju ochronę może udowodnić wystarczający poziom konfliktu, by uzyskać ochronę? Może zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie, które wcześniej po pierwszym. Jak udowodnić skalę, można by powiedzieć, przemocy wręcz na Ukrainie? Proszę Państwa, od tego są raporty organizacji międzynarodowych, raporty organizacji pozarządowych, raporty Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Zasadniczo opieramy się przede wszystkim na zobiektywizowanych informacjach dotyczących tego, raporty, myślę, że Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, opieramy się na raportach uznanych organizacji w zakresie tego, jaka jest skala przemocy i czy dochodzi do naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego w trakcie trwania danego konfliktu. Te informacje mogą Państwo uzyskać między innymi na stronie www.ecoi.net albo .com, już nie pamiętam, powiem szczerze, chyba .com. Tam jest zbiór po prostu raportów takich podmiotów. Też coroczne raporty Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych są fajnym źródłem informacji w tym zakresie. Pytanie dotyczące tego, czy przemoc fizyczna z artykułu 13 ust. 4 punkt 1 ustawy równa się prześladowaniu, można by tak powiedzieć. Tak, przemoc fizyczna to jest prześladowanie, natomiast tak jak Państwo widzieli w definicji uchodźcy, prześladowanie to jest jeden z elementów. Musimy wykazać też indywidualny powód takiego prześladowania, a więc dlatego stosowano wobec mnie przemoc fizyczną, bo jestem chrześcijaninem, albo bo nie jestem chrześcijaninem, albo dlatego, że jestem osobą LGBT, albo nie jestem osobą LGBT. Więc sam fakt stosowania przemocy fizycznej, przemoc fizyczna jest prześladowaniem, ale to nie znaczy, że uzasadnia nadanie statusu uchodźcy. Czy osoba, która wjechała 20 lutego do Polski, czyli przed formalnym wybuchem wojny, może również taki wniosek uchodźczy złożyć? Tak, każda osoba może złożyć wniosek uchodźczy i w tych postępowaniach badana jest de facto przyszłość, a więc to nie to, jak wyglądał stan faktyczny w momencie złożenia wniosku, w momencie wyjazdu, tylko jak wygląda stan faktyczny w momencie wydania decyzji i z taką perspektywą na przyszłość, można by powiedzieć. A więc czy jakbym ja jutro wrócił danego cudzoziemca do jego kraju, to czy on jutro będzie prześladowany? To jest de facto badane w tym postępowaniu. Jeszcze ja pozwolę sobie też coś dodać. Z mojej perspektywy to będzie decyzja polityczna i tutaj się nie łudźmy, że będzie inaczej. Albo będą dawać status uchodźca, albo będą dawać ochronę uzupełniającą osobom, które poskładają wnioski. Zabawa się zacznie w sytuacji, jeżeli pojawi się problem, czyli założenie będzie takie, że części osób nie dajemy, wtedy będzie to wyzwanie dla nas, dla Państwa, żeby tego wszystkiego proceduralnie pilnować i żeby mieć dobry materiał, żeby przed sądem administracyjnym potem wskazywać, że organ wydał wadliwą decyzję, źle ocenił przesłanki, źle przeprowadził wykładnię przepisów. Ale na przykład w przypadku obywateli białoruskich, no była moim zdaniem to decyzja polityczna i po prostu w większości dawano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Natomiast tu jeszcze dodam raz jeszcze, że mieliśmy już wojnę na Ukrainie nie na taką skalę i ci ludzie nie otrzymywali żadnej ochrony w Polsce, co do zasady oczywiście. Jest jeszcze pytanie, które wydaje mi się, że chyba odpowiedź nie padła. Jakie jest najskuteczniejsze narzędzie legalizujące pobyt osoby niepełnoletniej? Nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie. Mhm. Jakby to, że dana osoba jest niepełnoletnia, to niczego nie zmienia. Niczego zasadniczego nie zmienia, tak bym powiedziała. Nadal patrzymy z jednej strony, czy są przesłanki do nadania statusu uchodźcy ochrony uzupełniającej.
tego się dowiemy, jak zaczną spływać pierwsze decyzje. Być może będzie tak, jak Daniel mówi, nie twierdzę, że nie czyni, że będzie decyzja polityczna i dajemy wszystkim taki status. Wtedy taki rodzaj pobytu dostanie także dziecko. Natomiast na ten moment nie da się tego przesądzić. Jeśli dziecko natomiast spełnia inne przesłanki do uzyskania pobytu czasowego, na przykład uczy się w Polsce, ma dalszych członków rodziny w Polsce i ich pobyt danego dziecka w Polsce wymaga, ochrona życia rodzinnego wymaga pobytu danej osoby, danego dziecka w Polsce, to wtedy właściwą ścieżką będzie złożenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli zostaną wprowadzone szczególne rozwiązania nową ustawą, być może zostanie tym także objęta osoba małoletnia. Natomiast przez sam fakt małoletności, bycia osobą bez opieki, jest niewystarczającą informacją, aby odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, to ja myślę, że możemy już przejść do kolejnej części. Trochę nam tych pytań zostało jeszcze z poprzedniego panelu, więc jeżeli się uda, pod koniec do nich wrócimy. To szybciutko w takim razie, czyli ostatnia, najbardziej typowa forma legalizacji pobytu, w żaden sposób nie związana z tym, że trwa na Ukrainie wojna. Czyli typowe zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. To jest zezwolenie wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu w ramach postępowania administracyjnego. Składając wniosek o to zezwolenie, należy uiścić opłatę w podanej wysokości. Tutaj 440 zł to jest sytuacja, jeśli Państwo ubiegają się i o zezwolenie na pobyt, i o zezwolenie na pracę. Postępowanie w tych sprawach powinno trwać 60 dni w pierwszej instancji, 90 dni w drugiej instancji. W praktyce te postępowania trwają często wielokrotnie dłużej. Danielu, to chyba twoja część. To jest mój slajd, tylko to jest worek bez dna. Przesłanek do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i podstaw jest bardzo wiele i patrzę na zegarek i dzisiaj na pewno w sposób szczegółowy tylko nie omówimy, więc omówimy sobie niektóre wybrane w sposób dowolny. Założyliśmy z Gosią, że pewne okoliczności mogą pojawiać się faktyczne częściej w przypadku obywateli ukraińskich niż inne. W przypadku, jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia pobyt czasowy nie zawiera braków formalnych, zasłużył on w trakcie legalnego pobytu, pobyt uznaje się za legalny. W przypadku ten wniosek można składać pocztą. Część z Państwa na pewno tymi sprawami się zajmuje. Część z Państwa, która się nie zajmuje, to zaznaczę, że w każdym z województw ten system działa trochę inaczej. Są wprowadzone różne mechanizmy, które w założeniu mają ułatwić składanie takich wniosków. Często na przykład w Warszawie jest umawianie wizyt poprzez system teleinformatyczny, który nie działa. Od niedawna został wprowadzony kolejny system, który powinien ułatwiać składanie tych wniosków. W praktyce raczej tak się nie dzieje. Do urzędu nie można na przykład w Warszawie pójść i złożyć poza biurem podawczym wniosku osobiście na pobyt czasowy bez umówionej wcześniej wizyty, tak żeby procedura została wszczęta z dniem złożenia tego wniosku. Można złożyć wniosek na biurze podawczym, który zawiera braki formalne, nie jest traktowany jako osobiste stawiennictwo, nie pobiera się odcisków palców i w praktyce w Warszawie po około 2-3 miesiącach strona jest wzywana do zapełnienia braków tego wniosku. W terminie 7 dni braki formalne takiego wniosku powinna uzupełnić. Obecnie organy administracji, Urząd Wojewódzki, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie orzeczeń sądów administracyjnych twierdzą, że te braki formalne można uzupełnić także później, powyżej 7 dni. W praktyce nie sugerowałbym tego takiego rozwiązania, ponieważ na pewno to skomplikuje procedurę. Gosiu, to jest chyba twój slajd akurat. Wydaje mi się, że dla gros Państwa ważnym pytaniem będzie to, czy Państwa klient, czy osoba, której pomagacie, jak złoży wniosek o pobyt czasowy, to czy zanim on dostanie tę decyzję w sprawie, czyli to zezwolenie na pobyt, czy będzie mógł pracować. Państwo już widzieli, że te postępowania są dłuższe niż przewidują przepisy KPA, w praktyce są jeszcze dłuższe niż przewidują przepisy ustawy. Ta odpowiedź na to pytanie nie jest niestety prosta,
ze względu na to, że ustawa, która to reguluje, czyli ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy w dosyć zawiły sposób to wyjaśnia i stwarza, wprowadza wyjątki od wyjątków i zasady, które nie są ostatecznie zasadami. Można by powiedzieć, że co do zasady, jeśli mamy klienta, który w momencie składania wniosku o pobyt czasowy był uprawniony do pracy, to taki cudzoziemiec będzie mógł pracować w okresie oczekiwania na decyzję, o ile ma zezwolenie na pracę. I jakie to mogą być sytuacje w praktyce kryzysu tak naprawdę, który dzieje się teraz na polsko-ukraińskiej granicy. Ja wyobrażam sobie przede wszystkim takie sytuacje, gdy mamy do czynienia albo z osobami na ruchu bezwizowym, które przebywają, albo z osobami, które przebywają na podstawie wizy wjechałej. Takie osoby zalecałabym przed złożeniem wniosku o pobyt czasowy i pracę, na przykład zarejestrowanie w odpowiednim urzędzie pracy tak zwanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. To jest dokument, który zastępuje zezwolenie na pracę, które otrzymuje się bardzo szybko, o ile pamiętam, w terminie 7 dni, jak nie szybciej. I w takiej sytuacji wtedy mają państwo cudzoziemca, który ma prawo do pracy, w momencie składania wniosku o pobyt czasowy miał prawo do pracy, a tym samym oczekując na decyzję w jego sprawie, będzie uprawniony do pracy. Druga sytuacja, która może znaleźć zastosowanie do znikomej części, ale jednak części osób z Ukrainy, to jest posiadanie przez nich ważnej karty Polaka. Wtedy mają prawo do podejmowania pracy także w trakcie postępowania. Kolejna sytuacja, studenci studiów stacjonarnych, którzy mają prawo do pracy bez dodatkowych zezwoleń, także w trakcie oczekiwania na decyzję. I wreszcie sytuacja hipotetyczna, bo w praktyce to była sytuacja, która miała większe znaczenie w stosunku do Białorusinów, którzy faktycznie wyjeżdżali z Białorusi na podstawie wiz humanitarnych, teraz ze względu na warunki panujące na Ukrainie, wydaje się, że to jest iluzoryczna możliwość. Natomiast jakby państwo mieli klienta z wizą humanitarną, czyli cel pobytu numer 20 chyba 3, to wtedy taka osoba w trakcie postępowania bez problemu może dalej pracować. Polskie pochodzenie też może stanowić podstawę do ubiegania się akurat o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Przejdźmy do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co do zasady, jest to postępowanie. Powinienem tutaj zacząć prezentację w mojej ocenie od kompletnie innej kolejności, ale znowu nie mamy na to czasu. To znaczy, przeprowadzi Państwa przez wszystkie formy możliwości zatrudnienia, od procedury najprostszych pod procedury bardziej skomplikowane, czyli oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, potem zezwolenia na pracę, a potem przejść płynnie w zezwolenia, które legalizują nie tylko pracę, ale także pobyt, ale z uwagi na ograniczenia czasowe i złożoność tematu, gdzie poruszamy migrację, pytania z zakresu migracji ekonomicznej i przymusowej, no nie da się tego zrobić. Wielu z Państwa może mieć klientów, jeżeli zaszłaby taka sytuacja, że te rozwiązania w specustawie, która jest planowana, będą mniej korzystne niż te przepisy, które obowiązują teraz, to oczywiście prawdopodobnie popularną metodą będzie złożenia zezwolenia, wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. To jest procedura, w której opłata wniosku kosztuje 440 zł, 100 zł to jest opłata za zezwolenie na pracę de facto, 340 za zezwolenie na pobyt czasowy. Jest to procedura, w której wniosek
składa zarówno, uzupełnia formularz wniosku zarówno strona cudzoziemieckiego pełnomocnik, jak i pracodawca, ponieważ pracodawca uzupełnia załącznik numer 1, który jest niezbędnym, nieodłącznym elementem wniosku udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy tegoż formularza i jeszcze powinien do niego załączyć dość istotny dokument, informację starosty, o której zaraz Państwu trochę więcej spróbujemy jeszcze powiedzieć. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która znowelizowała także przepisy dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W teorii sprawiła, że te procedury mają być bardziej korzystne. Obecnie nie trzeba w przypadku tego zezwolenia, w przypadku niektórych innych zezwoleń na pobyt czasowy nadal trzeba, ale tutaj nie trzeba wykazywać stabilnego, regularnego źródła dochodu. Wystarczy wykazanie wynagrodzenia nie niższe niż minimalne za pracę i nie trzeba wykazywać posiadania miejsca zamieszkania, co bardzo ułatwia sprawę. Wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego także będzie uznany za spełniony w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę tego wniosku. Dość istotny dokument, który w przypadku nieuzyskania, niewykonywania wcześniej pracy u tego samego podmiotu na podstawie oświadczenia, o którym wspominała Gosia, o powierzeniu pracy, jest niezbędne do uzyskania. To jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. To jest bardzo istotne, ponieważ to jest dokument, który w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ma chronić krajowy rynek pracy. To jest cudzoziemca, de facto można zatrudnić w sytuacji, kiedy nie można zatrudnić na jego miejsce obywatela polskiego. O wydanie tego dokumentu występuje pracodawca. Po uzyskaniu ten dokument badane jest, czy na to stanowisko nie zgłosiła się osoba zarejestrowana jako bezrobotny w Urzędzie Pracy i wtedy taki dokument, jeżeli się nie zgłosi, nie znajdzie się osoby o odpowiednich kwalifikacjach, jest wydawany i powinien zostać złożony w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Był taki okres, że był to brak formalny wniosku, obecnie nie jest to brak formalny wniosku, można ten dokument złożyć w zasadzie także w trakcie postępowania. Może ja tak zerknę jeszcze na zegarek, bo nie wiem, czy tutaj Państwu brnąć w szczegóły. Może powiem o ciekawostkach, które zostały wprowadzone nowelizacją. Wprowadzono wprost między innymi z końcem stycznia możliwość zmiany tego zezwolenia. Wtedy wnosimy połowę opłaty należnej za wniosek, jeżeli uległa zmianie warunki wykonywania pracy, albo jeżeli cudzoziemiec nie posiada już obowiązku wykazywania zezwolenia na pracę. Są takie przypadki, są takie stany faktyczne, wtedy wydaje się decyzję, która zawiera w swojej treści informację, że jest to dostęp do rynku pracy w zasadzie nieograniczony. Tu też może dodam dla Państwa istotną informację. W wielu kartach pobytu wydawanych do zezwoleń pobytowych znajduje się adnotacja dostęp do rynku pracy. Dla Państwa, którzy nie zajmują procedurami legalizacji pobytu, to od razu zaznaczam, że to jest informacja, która może wprowadzać w błąd, to znaczy jest to wymóg, który wynika z prawa unijnego, ale to nie oznacza, że ten dostęp do rynku pracy jest nieograniczony. Zezwolenia co do zasady, takie jak to na pobyt czasowej pracy, są wydawane na konkretnego pracodawcę, na konkretnym stanowisku i do zezwoleń na pobyt czasowych i pracę wydawana jest karta pobytu, także z adnotacją dostęp do rynku pracy. Nie znaczy to, że taki cudzoziemiec może pracować wszędzie, może pracować w warunkach wskazanych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, czy zezwoleniu na pracę. Dość istotne także informacje w przypadku, to zasadą jest związanie cudzoziemca z pracodawcą. Te procedury zmiany zezwolenia to jest rzecz de facto nowa. W przypadku utraty pracy przez cudzoziemca jest bardzo krótki termin na poinformowanie o utracie pracy, a także krótki termin na poszukiwanie nowej pracy. To jest 30 dni, żeby nie została wszczęta procedura cofnięcia zezwolenia, żeby zezwolenie zostało cofnięte. W praktyce na przykład w województwie mazowieckim, wojewoda mazowiecki raczej
cofnięcie, wszczęcie procedury cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Trwa długo wydanie decyzji, oczywiście też długo, nawet w przypadku wydania takiej decyzji istnieją środki odwoławcze, więc można posiadać nadal ważne zezwolenie bez możliwości realnego wykonywania pracy, ale posiadać kartę pobytu, legalny pobyt, co wielu cudzoziemcom, także obywatelom Ukrainy, ułatwia funkcjonowanie w Polsce, więc zaznaczam, ale warto pilnować terminu na poinformowanie o utracie pracy, ponieważ niezrobienie tego to jest podstawa do odmowy udzielenia, jedna z podstaw do udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ja przeskakuję już dalej, bo widzę, że mamy mało czasu. Nie wiem, czy przeznaczymy sobie czas na pytania, czy może jakieś przepisy z tarczy covidowej. Czy chcesz, Gosiu, powiedzieć jeszcze o studentach? Wydaje mi się, że powiem dwa słowa. To jest jeden slajd, proszę Państwa, czyli jedną z okoliczności uzasadniających nadanie zezwolenia na pobyt czasowy to jest fakt, że Państwa klienci studiują. Tu jest szereg wymagań niestety w stosunku do studentów, a więc zarówno posiadanie odpowiednich środków finansowych, posiadanie ubezpieczenia medycznego, posiadanie środków na pokrycie kosztów pobytu, zamieszkania, studiów, powrotu do państwa członkowskiego, kraju pochodzenia. Natomiast jak macie Państwo osobę, która faktycznie jest studentem, to wydaje się, że o takie zezwolenie warto raczej wystąpić, bo po prostu legalizuje danej osobie pobyt bez szczególnych komplikacji dalszych. I słowem jeszcze o pobytach długoterminowych, czyli co po zezwoleniu na pobyt czasowy, to jest pobyt czasowy dopuszczalny, jest cudzoziemcy mogą go otrzymać na okres maksymalnie 3 lat, natomiast są inne formy pobytu, czyli pobyty długoterminowe, de facto pobyty bezterminowe. My o nich co do zasady nie będziemy dzisiaj mówić, ponieważ nie mamy już czasu. Natomiast wydaje mi się, że warto powiedzieć o jednym, dwóch de facto rodzajach pobytu stałego, czyli o pobycie stałym. To jest pobyt, który daje państwa klientom prawo do bezterminowego pobytu w Polsce, pracy w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń, możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego w dosyć krótkim czasie, a więc sytuacja, gdy mają Państwo klienta z polskim pochodzeniem. Co to znaczy, że klient ma polskie pochodzenie? Odpowiada nam na to pytanie ustawa o repatriacji, która mówi, de facto dwie rzeczy trzeba wykazać. Pierwsza rzecz to jest związek z polskością, a więc Państwa klient będzie pytany o to, czy śpiewał kolędy w święta, czy mówili po polsku i czy zna legendy dotyczące powstania państwa polskiego, a także za którego króla doszło do chrztu Polski. Słowem, jakieś podstawowe informacje z zakresu polskiej kultury, historii, dosyć mocno zazwyczaj związane z religią. I druga kwestia, czyli kwestia narodowości, i tu podkreślam narodowości, a nie obywatelstwa przodków, a więc albo jedno z rodziców, albo jedno z dziadków, albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Tutaj podkreślam kwestię narodowości, bo to jakiś czas temu uległo też zmianie, wcześniej wystarczyło wykazać obywatelstwo. Teraz zdarzały się sytuacje, że dana osoba miała wpisane obywatelstwo polskie, natomiast narodowość była nie polska, ukraińska i jego przodków, i były problemy poważne z uzyskaniem pobytu stałego na tej podstawie. I dosyć analogiczną możliwością uzyskania pobytu stałego to jest sytuacja, jeśli któryś z Państwa klientów ma kartę Polaka. Karta Polaka mogą uzyskać co do zasady dwie kategorie osób. Pierwsze to są osoby z polskim pochodzeniem, więc one mogą albo mieć kartę Polaka, albo bezpośrednio wykazywać polskie pochodzenie w tym postępowaniu. Natomiast drugą tutaj wartą podkreślenia możliwością uzyskania karty Polaka jest sytuacja, jeśli Państwa klient wykaże swoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres ostatnich 3 lat.
Tutaj pewien problem w tym momencie jest taki, że te zgody czy te możliwości związane z kartą Polaka będą dotyczyły tylko państwa klientów, którzy przed rozpoczęciem wojny uzyskali kartę Polaka. Dlaczego? Dlatego, że tę kartę można uzyskać jedynie w tym momencie w konsulacie. Ciężko w tym momencie takimi sprawami się zajmować. Nie wiem nawet, czy jest to możliwe. Przyznam, że nie wiem, jak działają polskie teraz konsulaty na Ukrainie, czy w ogóle działają. Pytań naprawdę jest bardzo dużo o osoby, o cudzoziemców, którzy uciekają z terytorium Ukrainy. Jaka jest ich sytuacja? Już zaraz tu znajdę dokładnie pytanie. Nie do końca chyba padła odpowiedź na pytanie, co z obywatelami państw trzecich, którzy także uciekają z Ukrainy, co mogą zrobić, aby szybko znaleźć się w Polsce? Ja mogę odpowiedzieć, to zależy. I tu można by postawić kropkę, bo naprawdę zależy to od wielu czynników sytuacji faktycznej, kraju pochodzenia, jaki był ich status pobytowy na terytorium państwa ukraińskiego. Są osoby migrujące, które chcą wrócić do kraju pochodzenia, cudzoziemcy. Wydaje mi się, że najtrudniejsze proceduralnie sprawy to mogą się okazać sprawy cudzoziemców, obywateli państw trzecich, którzy ubiegali się o ochronę międzynarodową na terytorium Ukrainy, albo się okaże, że mieli nieuregulowany pobyt, albo na przykład posiadali już ochronę międzynarodową na terytorium Ukrainy. Nie wiem tutaj... albo też zezwolenia pobytowe. Już widzę takie problemy, że dochodzi nawet do zatrzymań. Ośrodek strzeżony dla cudzoziemców w Przemyślu, który był, wszystkie środki strzeżone de facto są w związku z kryzysem białoruskim zapełnione, obciążone, stworzono nowe. W związku z sytuacją na Ukrainie ośrodek strzeżony w Przemyślu został opróżniony pod kątem osób, które przy przekraczaniu granicy będą na przykład wpisane do systemu informacyjnego Schengen i już są sygnały, że dochodzi do zatrzymań między innymi cudzoziemców, którzy na przykład są wpisani przez państwa takie jak o Rosji jeszcze nie słyszałem, pewnie usłyszymy, ale jak Uzbekistan i do tych ośrodków strzeżonych trafiają. Naprawdę to sytuacja będzie bardzo złożona. Wydaje mi się, że tutaj będzie też istotne podejście państwa polskiego, jeżeli chodzi o procedury, o tą specustawę, a także procedury dotyczące udzielenia ochrony międzynarodowej. Czy takie osoby, które będziemy ich traktowali co do zasady jako osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym, będą objęte tymi rozwiązaniami krajowymi. Mam obawy, że co do zasady może tak nie być i to proceduralnie może być wyzwanie dla państwa. I tu jest jeszcze takie pytanie dotyczące osób, które uciekły przed wojną na Ukrainie, przekraczają granice z innych państw, na przykład uciekły do Mołdawii, przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Polski, albo na przykład do Słowacji i czy one również, jaki jest ich status i czy one mogą uzyskać ochronę międzynarodową w Polsce wtedy? Ja może się podejmę na zmianę odpowiedzi na to pytanie, ale natomiast wcześniej chciałam, to słusznie zostało zauważone na czacie, chrzest Polski nie był w trakcie panowania żadnego króla. To tylko pokazuje, że ja bym tego testu nie zdała. Natomiast pytanie odnośnie osób, które przyjeżdżają z innych krajów, to zależy. Czy przyjeżdżają z państwa unijnego, czy legalnie przekroczyły granicę, czyli kiedy mogły legalnie przekroczyć granicę, jeśli miały wizę lub jeśli przebywały na podstawie ruchu bezwizowego bądź miały inne zezwolenie na pobyt. Wtedy, co do zasady, mogą ubiegać się o status uchodźcy, ale powinni to zrobić albo w kraju pierwszego przekroczenia granicy unijnej, albo w kraju, który wydał mu danej osobie zezwolenie na pobyt, zezwolenie na jakiś rodzaj pobytu bądź wizę. To są państwa odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku uchodźczego. Jeśli ten wniosek zostanie złożony w Polsce, a Polska nie jest krajem, który wydał wizę bądź jakieś zezwolenie na pobyt czasowy, jest duża szansa, że Polska przekaże taką osobę na przykład do Słowacji. Natomiast w sytuacji osób, które przyjeżdżają z kraju trzeciego, czyli kraju, który nie jest państwem unijnym, ale też nie jest Ukrainą, to mogą oczywiście ubiegać się o status uchodźcy. Myślę, że tutaj kluczowa kwestia będzie taka, czy oni mieszkali w tym państwie trzecim, czy można powiedzieć, że mają stały pobyt i zezwolenie na pobyt stały w tym państwie trzecim. Jeśli nie mają, to nie powinno być problemu z ubieganiem się w Polsce o ochronę międzynarodową, o ile oczywiście będzie polityczna niestety decyzja
aby taką ochronę przyznawać osobom z Ukrainy. Jak wygląda procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt z uwagi na połączenie z rodziną? Kto może ubiegać się, kto z członków rodziny? Czy jeśli osoby mają karty pobytu, to ich krewni mogą złożyć taki wniosek zamiast o status uchodźcy? Odpowiem na razie ogólnie. Można taki wniosek składać w każdej sytuacji, tylko to będą inne procedury. W przypadku karta pobytu to jest dokument pobytowy wydawany do zezwoleń licznych, w tym zezwolenia na pobyt czasowy, czy zezwolenia na pobyt stały, czy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii, więc to zależy, jakie oni mają pobyty. Definicja członków rodziny jest zawarta w ustawie o cudzoziemcach, co do zasady to jest małżonek, małoletnie dzieci. Więc w sytuacji, kiedy na przykład cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, to będzie można się ubiegać na zezwolenie albo status uchodźcy, czy ochronę uzupełniającą, to będzie można ubiegać się o zezwolenie na łączenie rodzin, które jest zezwoleniem dość korzystnym, bo albo pobyt czasowy powyżej 2 lat, to też dość istotne, to będzie umożliwia wykonywanie pracy. Jeżeli to będą inni członkowie rodziny albo z pobytem czasowym krótszym niż 2 lata, no to wtedy to jest zezwolenie na tak zwane inne okoliczności. I takie zezwolenie też można uzyskać, jeżeli się uzasadni cel, warunki pobytu, przedłoży niezbędne dokumenty, przede wszystkim potwierdzające miejsce zamieszkania, stabilne czy środki pozwalające na utrzymanie członka rodziny, stabilne, regularne źródło dochodu. Kwota, które gdzieś tam mignęły w tej prezentacji, mogą sobie Państwo, będą mogli to prześledzić, no to wtedy takie zezwolenie może być udzielone. Co do zasady, to jest procedura, która nie jest bardzo prosta, dlatego znowu podkreślę, że prawdopodobnie mogą być prostsze rozwiązania w tej specustawie. Jeszcze tutaj jeden wyjątek dotyczący uchodźców. W przypadku osób, które mają status uchodźcy i ich członków rodzin, którzy chcieliby się ubiegać o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, to w ciągu pierwszych 6 miesięcy od udzielenia decyzji o statusie uchodźcy, czy też w sumie ochronie uzupełniającej, nie trzeba wykazywać stabilnego, regularnego źródła dochodu, czyli jest priorytet taki dla członków rodzin uchodźców. Jeśli ktoś wjechał do Polski na podstawie zgody komendanta, a następnie został złożony wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to czy do momentu otrzymania decyzji nie może podjąć pracy? Moim zdaniem, o ile nie zmienią się przepisy, jeśli nie mówimy o studencie studiów stacjonarnych, osobie z ważną kartą pobytu Polaka, przepraszam, chociaż to też trzeba by było jeszcze na spokojnie, wnikliwie przejrzeć, to właśnie tak jest, a więc w trakcie procedury nie będzie mógł pracować. Natomiast znowu być może przepisy specustawy to akurat zmienią. Skoro jesteśmy przy specustawie, pojawiają się pytania, kiedy Państwo przewidujecie, że specustawa się może ujrzeć światło dzienne i stać się obowiązującym prawem? To jest, proszę Państwa, oczywiście wróżenie z fusów, natomiast wydaje mi się, że my liczymy, że w okolicach tego tygodnia to powinniśmy już coś wiedzieć. Natomiast jak się stanie, to się dowiemy. Czy w przypadku wnioskowania o zezwolenie na pobyt i pracę suma ubezpieczenia musi wynosić 30 tysięcy euro? Drodzy Państwo, jeszcze wracając do poprzedniego pytania, większość tych osób przybywających z Ukrainy ma zezwolenie na 15 dni. Większość z nich prawdopodobnie zostanie w Polsce, więc ten temat musi zostać załatwiony. Takie informacje są udzielane przez wojewodów, takie informacje są udzielane na infolinii organu drugiej instancji postępowania legalizacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, więc jak rozumiem, ten temat będzie załatwiony tą ustawą w tym terminie. Co do ubezpieczenia, to co do zasady tak, ponieważ te przepisy odsyłają, ale w praktyce obserwuję, nie spotkałem się z sytuacją, gdyby niższa kwota ubezpieczenia powodowała odmowę udzielenia w Warszawie przez wojewodę mazowieckiego zezwolenia pobyt czasowy. Studenci bardzo często kupują na przykład niższe ubezpieczenie, bo jeżeli mówimy o tych procedurach zezwolenia pobyt czasowy i pracy, to bardzo często cudzoziemcy już pracują, bo mają jakąś podstawę do wykonywania pracy i składają urmułę, ale jeżeli chodzi o postępowania legalizacyjne, to tak to z mojego doświadczenia wygląda. Co do wjazdu na zezwolenie komendanta, co jeżeli nie ma paszportu, nie ma zatem również stempla w paszporcie, czy wjeżdżający powinien otrzymać jakieś potwierdzenie legalnego wjazdu, w jakiej formie? Wydaje mi się, że nie otrzymują osoby z takiego potwierdzenia wjazdu,
nie, wydaje mi się, że nie ma takiego obowiązku w przepisach. Natomiast tak jak Państwo słyszeli, to jest pierwszy raz de facto, kiedy na taką skalę te przepisy są stosowane. Dokument tożsamości, o którym była mowa jako podstawa, no, inny niż paszport. Czy na przykład zalicza się legitymację? A w jakim kontekście mówimy? Wracając do pierwszego panelu o dokumentach, na podstawie których można przekroczyć granicę. Jeżeli chodzi, to powinien być dokument podróży. Jeżeli mówimy o standardowej procedurze, no to na dokumencie wewnętrznym, nie wiem, dokumencie wewnętrznym, wewnętrznym dowodzie osobistym, to notrynny paszport po rosyjsku, czy tam po państwa byłego Związku Radzieckiego, to istnieje, no to nie umożliwia co do zasady przekroczenia granicy. No tylko tak jak wspomnieliśmy, no obecnie mamy sytuację wyjątkową i padły znowu informacje ze strony władz, że osoby na takich dokumentach również będą do Polski wjeżdżały, ale na zasadzie tego zezwolenia komendanta. W jaki sposób może wyjechać, rozumiem, z Polski matka Ukrainka, która przyjechała do Polski ostatnio w czasie konfliktu z dziećmi? Matka ma paszport, dzieci nie, w innym kraju jest ich rodzina. Jakie dokumenty i jak dzieci ma wyrobić? I tu jest drugi wariant, jeszcze dodam, że ojciec został w Ukrainie. Mniej więcej, no podobne pytanie, ale no jest kwestia taka. Proszę Państwa, to wszystko zależy. Zależy od tego, na jakiej podstawie te osoby wjechały. Jeśli dzieci nie mają paszportu, to tak jak mówiliśmy wcześniej, wjechali na podstawie zgody komendanta, na 99%, a co to znaczy? To znaczy, że one nie mogą podróżować pod Unii Europejskiej. Więc to nie ma znaczenia, czy dziecko ma paszport, czy nie ma paszportu. Oni nie mają prawa legalnie opuścić terytorium Polski. To będzie nielegalne przekroczenie granicy. Natomiast odnośnie paszportów, jak mamy do czynienia z cudzoziemcami, którzy nie mają paszportu, a jednocześnie nie nadano im w Polsce statusu uchodźcy, nie mają w Polsce pobytu stałego, nie mają ochrony uzupełniającej, to nie Polska ma prawo wydawania paszportów takim osobom, tylko władze kraju ich pochodzenia. Polska co do zasady wydaje paszporty obywatelom Polski i ściśle określonym kategoriom cudzoziemców, nie wszystkim cudzoziemcom, więc to jest pytanie do ambasady ukraińskiej w Polsce, czy ona jest w stanie wyrobić dzieciom dokumenty tożsamości bądź dokumenty podróży. Tu pojawiło się ponownie pytanie, jak upoważnić pełnoletnią siostrę dziecka do sprawowania opieki nad małoletnią siostrą w Polsce? Nie znam takiej instytucji, to znaczy pytanie, co działa w praktyce i na jakie potrzeby, bo w postępowaniach legalizacyjnych przed niektórymi wojewodami to różne dokumenty notarialne z Ukrainy, które były następnie tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, często wystarczały, żeby uzyskać zezwolenie na pobyt. Ale w praktyce, no to wydaje mi się, że trzeba by tutaj zostać opiekunem prawnym formalnie. Jeżeli do Polski przyjechał małoletni bez rodziców, kto w jego imieniu składa wniosek o pobyt czasowy czy uprzednio wniosek do sądu rodzinnego o ustanowienie kuratora? Dziecko nie ma czynności, nie ma zdolności do czynności prawnych, nie ma zdolności do złożenia w swoim imieniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. W imieniu dziecka wniosek składa ustanowiony w sprawie kurator bądź opiekun ustanowiony przez sąd. Czy osoba posiadająca status uchodźcy może świadczyć pracę w ramach wolontariatu, na przykład prowadzić zajęcia szkolne? Ja od razu odpowiem, bo jeszcze się nie wyciszyłam. Proszę Państwa, co to znaczy w ramach pracy wolontariatu? Ja rozumiem, że osoba taka nie może odpłatnie świadczyć pracy. Więc jeśli wolontariat jest odpłatny, ja bym raczej skłaniała się ku tezie, że nie ma takiej możliwości. Natomiast jeśli jest to po prostu wolontariat rozumiany jako bezpłatne zajęcia, dedykowanie swojego czasu na rzeczy jakichś społecznie ważnych działań, to jak najbardziej nie ma takich przeciwwskazań.
Czy status mężczyzn będących w wieku od 18 do 60 roku życia, którzy przekroczyli granicę po 20 lutego, różni się od statusu kobiet i dzieci? Dla polskich władz to nie ma większego znaczenia, zależy w jakim oczywiście kontekście pytamy, ale co do zasady to nie będzie miało kluczowego znaczenia, chociażby w postępowaniach legalizacyjnych. To jest problem faktyczny związany z przekroczeniem granicy polsko-ukraińskiej po stronie ukraińskiej. De facto. Czy znacie Państwo jakieś narzędzia, aby mężczyźni innych narodowości przetrzymywani na przejściach granicznych zostali dopuszczeni do odprawy wizowej? Czy wchodzimy na politykę międzynarodową między Polską a Ukrainą? To mi się wydaje, że tu problem leży po stronie Ukrainy przede wszystkim, więc to niestety jedyne działania, które wydaje się, że można podjąć, to są działania jakieś dyplomatyczne zmierzające do tego, aby Ukraina przepuszczała takie osoby przez granicę. Raczej nie ma problemów po stronie polskich funkcjonariuszy, przynajmniej dotychczas. Ja myślę, że większość pytań, wbrew pozorom, udało nam się tutaj na większość pytań udzielić odpowiedzi, bo część z nich się powtarzała. Mamy je zaimportowane, prawda, Aniu? Więc jeszcze to przeanalizujemy i zobaczymy, czy jakieś szczegółowe informacje dodatkowo należałoby udzielić albo podczas kolejnego szkolenia, albo tu rozmawiamy z naszymi prelegentami, jak oni by to widzieli. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie, takie nazwałabym je organizacyjnym. Państwo pytają o kwestię udostępnienia prezentacji, bo ile dobrze zrozumiałam pana mecenasa, ona zostanie przez was udostępniona. I to jest pierwsze pytanie moje, bo co do kwestii już tutaj organizacyjnych, to myślę, że my po prostu nie jesteśmy w stanie tego przesłać na maila, prawda, Aniu, do wszystkich uczestników, natomiast porozmawiamy z NRA i udostępnimy to tak, żeby oni mogli sobie pobrać. Jeśli Państwo wyrażą zgodę na otwarty dostęp, to w otwartym dostępie, a jeśli nie, to do zalogowanych użytkowników EPLS. My absolutnie udostępniamy prezentację. Bardzo się cieszę, natomiast ja też od razu tutaj Państwu podpowiem, że jeżeli chodzi o możliwości Zooma, no, nie widzę takiej możliwości, ponieważ niestety tutaj ja nie mam automatycznej możliwości wysłania do wszystkich osób zaakceptowanych czy uczestniczących w webinarze i musiałabym ręcznie wpisywać Państwa e-maile. Jak Państwo widzieliście, w trakcie szkolenia było prawie 800 osób, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że wpisywanie 800 maili byłoby dla mnie zabójcze, także na pewno tą prezentację w takim razie udostępnimy, tylko teraz pytanie, w jaki sposób. Ja bym raczej starała się, żeby udostępnić to na e-palestrze. Natomiast jeżeli to nie będzie możliwe, postaramy się o to, żeby to udostępnić w innym miejscu. No i oczywiście, jeżeli to będzie udostępnione na e-palestrze, no to będziemy starali się do tego linkować, na przykład za pomocą profili w mediach społecznościowych, czy też na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej. Myślę, że możemy też tu zgodnie z jedną z sugestii rozważyć mailing po prostu do Izb Adwokackich z prośbą o przesłanie tego. Jest też pytanie o potwierdzenie udziału w szkoleniu celem uzyskania punktów. No tu mamy listę uczestników, bo ona się generuje z Zooma, prawda, Aniu? Więc tak, i tu chcę dodać, że mamy ponadstandardową publikację w szkoleniu, ale jest dostane 2 punkty za każdą godzinę. Czyli jakby 2 razy więcej, zatem za dzisiejsze szkolenie macie Państwo po 4 punkty. Nie jest to tak istotna informacja, ale tak to wygląda z perspektywy KDZ-u. Jeżeli zatem nie ma już więcej pytań ani merytorycznych, bo już je zamknęliśmy, ani organizacyjnych, to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję pani mecenas Jaźwińskiej, panu mecenasowi Witko, tobie Aniu za ogarnięcie tego szkolenia, naprawdę ogromnego wyzwania organizacyjnego i całemu twojemu teamowi, który to zrobił. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za waszą aktywność, za to, że państwo byliście na tym szkoleniu. Materiały zostaną udostępnione i oczywiście jeśli ktoś z państwa, jeśli z waszych znajomych nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym szkoleniu, to informuję, że mamy termin piątkowy i mamy jeszcze termin sobotni między godziną 10 a 12. Pani mecenas Jaźwińska i pan mecenas Witko będą do Państwa dyspozycji. Jednocześnie informuję, że również w środę 2 marca od 17 będzie szkolenie prowadzone razem przez mecenasa Witkiego
poruszające podobną tematykę, zatem i będziemy, no myślę, że albo dziś wieczorem, albo jutro rano uruchamiać zapisy. Zatem bardzo serdecznie zapraszam, no i również na jutrzejsze szkolenie dotyczące praw dzieci w sytuacji konfliktu wojennego. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy.